Czas na nowy tatuaż. Ten wygląda świetnie. Łaskocze. Muszę się skupić. Hej, co porabiasz? Robisz sobie tatuaż? Zwariowałaś? No i co z tego? Ścieramy to natychmiast. Ja tylko chciałam zaimponować w szkole. Nieważne. To niesprawiedliwe. W czym problem? Chciałam tatuaż, ale... Och, nie marudź. Pomogę ci. Wow, masz prawdziwą maszynkę do tatuażu? Nie wierć się. Nie chcemy żadnych wypadków. Wow, jestem zarąbista. Przejażdżka na motocyklu była fajowa, zwłaszcza gdy goniła nas policja i jak przeskoczyłaś nad tymi samochodami. Możesz się na chwilkę przymknąć? W każdym razie to było cool. Powinnaś codziennie przewozić mnie ze szkoły. W końcu sobie odpocznę. O, a może coś razem porobimy? Nie ma mowy, mała. Okej, już nie przeszkadzam. Próbuję wywołać uczucie winy. Szacunek. No dobra, przynajmniej rzucę na nią okiem. Nie ma pojęcia o kamerze w pokoju. Ugh, ale nudy. Nigdy nie dzieje się tu nic ciekawego. Mam lepsze rzeczy do roboty. Jestem Mindy. Nasze skórzane kurtki. O, mój jednorożec. Już dawno się nim nie bawiłam. Jak on się dostał tak wysoko? Nie! Mogę! Dosięgnąć! Spróbuję jeszcze raz. Jeden wysoki skok. Aha, udało się. Ups. Nie! Co ona tam wyrabia? Ech, kogo to obchodzi? Co? Co się stało? Lepiej to podniosę. Uff, namęczyłam się, ale było warto. Hej, co to takiego? Jakieś dziwne światełko pod łóżkiem. Muszę to zbadać. Jeju, ale numer? Fuj. Powinnam częściej sprzątać swój pokój. Już prawie? Panie! Ogromny włochaty pająk! Spadam stąd! Auć! Moja głowa! Orzeźwiające. To bolało! Jeszcze się policzymy, panie pająk! Przynajmniej zdobyłam... Auć! Znowu się walnęłam! Hej, cicho tam! Psujesz mi relaks! Huh? Co ona właściwie robi? Ten dzieciak to prawdziwa zmora. Ach, wezmę i sprawdzę, co jest grane. Chwili spokoju z nią nie ma. Boli! No i czemu beczysz? Uderzyłam się w głowę, a później w duży palec u nogi. Naklej sobie plasterek. Od razu ci pomoże. Lepiej? Niespecjalnie. To było traumatyczne przeżycie. Och, może kola zmniejszy twoją traumę. Ha, dzięki. Żeby każdy problem dało się tak rozwiązać. Zaraz, puste. Oszukałaś mnie. Szybciutko, bo się spóźnisz. Nie chce mi się iść do szkoły. Bez marudzenia. Wyglądasz uroczo. Proszę, nie rób tak. To kompromitujące. Nie chcę szalika. Żebyś mi się przypadkiem nie przeziębiła. O, lekka przesada. To chyba wszystko. Na razie. Już za tobą tęsknię. Och, ale słońce wali. Nie potrzebuję szalika. Zaraz się spocę. Co sobie Mindy myślała? Cześć, Sani. Nie uwierzysz, co się stało. Zrobię zakupy. Huh? Szalik Wendy? Zmarznie, biedula. Twarz mi drętwie, jest zimna. Nie mogę do tego dopuścić. Już pędzę. Tu jesteś. Zgubiłaś swój szaliczek, Wendy. Znasz ją? Uff, mało brakowało. Nie zdejmuj go. Czemu robisz mi taki obciach? Wyglądasz idiotycznie. Ośmieszyła mnie przed całą klasą. Buty założyć. Te lepiej pasują do reszty stroju. Całkiem nieźle. Jeszcze tylko torebka i jestem gotowa do wyjścia. Niespodzianka! Jak długo się tam chowałaś? Co ty masz na sobie? Wychodzę z koleżankami na wieczór. Wiesz, babski wieczór. Tak ubrana? Zapomnij o tym. Co jest nie
nie tak z moim ubraniem? Po pierwsze, nie masz ciepłych skarpetek. Co? O nie! Zakładaj! Nie musisz tak na mnie chuchać! W skarpetkach też będziesz ładnie wyglądać. Wendy, poczekaj! Lili i Landy już tu są! Nie mogą zobaczyć tych skarpetek! Muszę je natychmiast zdjąć! Dogodnie położony kosz na śmieci! O, już jesteś! No to idziemy! Wendy, czekaj! Niemożliwe! Zdjęła skarpetki! Jak mi zimno! Biedna dziewczyna! Z drogi! Przepraszam! Co ty tu robisz? Znowu wszystko psujesz! Ale kompromitacja! Założę ci je z powrotem! Żeby ci stopki nie marzły! Weź przy okazji ciasteczka! To twoja mama, czy co? Obczaj Wendy w babcinych skarpetkach! Moja opiekunka jest nazbyt opiekuńcza! Ciastko? Jasne! Tylko cichutko! Muszę wymknąć się na imprezę, tak żeby Mindy mnie nie usłyszała! Jak na razie wszystko dobrze! Udało się! Co? Gdzie się wybierasz? Oglądać gwiazdy? W taki chłodny wieczór? Ciepło mi, naprawdę! Bez czapeczki ani róż. Sama ją uszyłam. Wcale mnie to nie dziwi. Jak ci pasuje? Dość tego! Nie chcę twojej czapki! Ani skarpetek! Ani szalika! Nie jestem małym dzieckiem! Hej! Darmowa czapka! Och, zatrzymaj ją sobie. Zostaw mnie w spokoju. Nie musiała krzyczeć. O rany! Zaczyna płakać? Za ostro ją potraktowałam. Okej, przepraszam. Nie zasłużyłaś na to. Idź sobie. Haha, komfortowa i stylowa. Nie mogę cofnąć czasu, ale za to mogę zrobić coś innego. Przede wszystkim odetnę rękaw bluzy i zawiążę na nim supeł. Tadam, prowizoryczna czapka. To dla ciebie. Ha? Mamy identyczne czapki. Obiecuję, że jej nie zdejmę. Naprawdę? Tak jest. Dobra, lecę. Baw się dobrze. W głębi serca jest miła. Uwielbiam czekoladę. Co jeszcze? A, no tak. Krem czekoladowy. Siemka. Zamierzasz to wszystko zjeść? Wiesz, że to same kalorie. Ale za to smaczne. Weź sobie chociaż marchewkę. Nie, dziękuję. Zostanę przy śmieciowym jedzeniu. Nie wiesz, co tracisz. Co tam dzisiaj w telewizji? O, dobrze się składa. Trafiłam na mój ulubiony program. Jak ona może jeść tyle słodkiego? Muszę coś z tym zrobić. Spróbuję namówić ją na jabłuszko. O, co chcesz? Wow, co za przepyszne jabłko. Dziwnie się zachowujesz. Soczyste i chrupiące. Okej. Może chociaż gryza. Cóż, więcej dla mnie. Co słychać? Zobaczcie, co mam. Wendy uwielbia pomarańcze. Zgadnij, kto. O rety, przestraszyłaś mnie. Co tu w ogóle robisz? Przyniosłam ci pomarańcze. A może twoje koleżanki by chciały? Wendy, kto to jest? Weź przestań! Chodźmy stąd! Owoce mają mnóstwo witamin. Co ja z nią mam? Przyrządziłam ci coś specjalnego. Spróbuj! Czy to według ciebie wygląda apetycznie? No jasne! A przede wszystkim jest zdrowe! Jakby przyciągnąć jej uwagę. Jest wyraźnie zajęta tym popitem. Bardzo kolorowy. Mam pomysł. Wiem, jak skłonić Wendy do zdrowego jedzenia. Wezmę pusty talerz. Ułożę pokrojone pomidorki w półokrąg. Teraz marcheweczka. Tuż pod pomidorkami. Również w półokręgu. A teraz groszek z kukurydzą. Wygląda fantastycznie. Niczym warzywna tęcza. Na sam koniec ryż. Aż się prosi o zjedzenie. Wendy, zobacz. Jak to zrobiłaś? Wygląda ślicznie. Okej, zjem sobie. Kto by pomyślał, zadziałało. Jutro też mi coś takiego przyrządzisz?
Poczułam muzę. Narysuję coś wyjątkowego. Ale najpierw naostrzę kredkę. Na początek trochę zielonego. Ups, tą też trzeba naostrzyć. Czuję, że to będzie moje arcydzieło. Z tą kredką chyba się już pożegnam. Uda się na wieczny odpoczynek. Wiernie mi służyłyście. Wasze poświęcenie nie zostanie zapomniane, bo dzięki niemu stworzyłam coś takiego. Ładne, prawda? Wow! Dobrze wyglądam. No dobrze, to by było na tyle. Kto następny? Ja. Chcę to mieć jak najszybciej za sobą. Wow, ciekawy styl. Wyzwanie dla fotografa. Zabrakło dla ciebie koloru, co? Uśmiechnij się. Może jednak nie? Okej, szanuję oddanie się roli. Ha? Czy to odcięta dłoń? Jest ze mną. Złaź ze mnie! Nie! Mój aparat! Ups. Zepsuty? No i co ja mam teraz zrobić? Chwilka. A może by tak? Powinno zadziałać. Warto spróbować. Nie ruszaj się. Najpierw naszkicuję twoją twarz, a potem poprawię grubszymi liniami. Zajmie to sporo czasu. Ważne, żeby odpowiednio przyciskać ołówek, aby uzyskać cieniowanie i fakturę. Dzięki temu portret będzie bardziej realistyczny. Wow, rzęsy wyszły rewelacyjnie. Żebym makijaż potrafiła sobie równie dobrze nałożyć. Teraz drugie oko. Chciałabym uchwycić na papierze twoją osobowość. Mówi się, że oczy to zwierciadło duszy. Można cieniować poprzez celowe rozmazywanie. Mam do tego specjalne narzędzie. W ten sposób nie brudzę sobie palców. Biała kredka uwydatnia kontrast. Pomiędzy światłem i cieniem. Całkiem nieźle mi idzie. Zacieniuję więcej wokół oczu. Powinno to podkreślić naturalne rysy twarzy. Wyraziste kości policzkowe. Wow! I jeszcze troszkę detali wokół oczu. Prawdziwa sztuka wymaga czasu, ale powstaje z tego imponująca całość. Popracuję teraz nad ustami. Łączenie jasnego i ciemnego ołówka daje wrażenie głębi. Usta będą się wtedy wyróżniać, a twarz niemal wychodzi z kartki. Następnie skupię się na włosach. Fakturę włosów najłatwiej uzyskać, używając na zmianę cienkich i grubych linii. Zostawię przerwę na środku, jako odbicie światła. Przejdę do warkoczy. Trzeba powtórzyć te same linie kilka razy, ale dzięki temu warkocze nabiorą objętości. I dokładnie ten sam proces, tyle że z drugiej strony. Stopniowe budowanie kolejnych warstw dla uzyskania tekstury. Ważne, żeby światło odbijało się w tym samym miejscu. W końcu mogę zająć się ramionami. Na początek tylko lekki szkic, który później zacieniuję blenderem. Dobrze się składa, że jesteś monochromatyczna. Bardzo ułatwia mi to zadanie. Pełen szkic wypełnię czarną kredką. Tutaj trzeba mocniej przyciskać. Skończone! Wyszło lepiej niż jakiekolwiek zdjęcie. Dobrze uchwyciłam twoje ponure spojrzenie, co? Zresztą sama sprawdź, co o tym sądzisz. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Wow, jaki piękny portret! Masz ogromny talent! Przez cały czas bałam się, że poszczujesz mnie tą makabryczną dłonią. Proszę bardzo. Uff, polecam się na przyszłość. Czy mogę już otworzyć oczy? Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Dziękuję, mamo! Mam dla ciebie prezent. Naprawdę? No pewnie, jak urodziny, to i prezent. Ciekawe, co to jest. O, ekscytujące! Uwielbiam niespodzianki! Ho! Nowy iPad? Ale super! Wielkie dzięki, mamo! Tylko najlepsze rzeczy dla mojej kochanej córeczki. Od czego by tu zacząć? Może spróbuję coś narysować? Niczego sobie! Piękny motylek! To było zaskakująco łatwe! Hej, co się dzieje? Wow! Mój rysunek się zmaterializował! To otwiera całe mnóstwo możliwości! Jedna opcja sama się nasuwa, ale sama nie wiem. Ech, czemu nie? Narysuję sobie stos pieniędzy! Cierpliwości! O, coś się dzieje! Chyba zadziałało! Haha! Banknotowy deszcz! Wow!
Nigdy w życiu nie miałam takiej ilości pieniędzy. To jak sen. Idę później na długie zakupy. Ale najpierw wypróbuję dalej ten magiczny rysik. Wezmę na warsztat portret. Na początek prosty szkic twarzy. Najważniejsze są oczy. Już teraz wygląda fajowo. Przydadzą mu się też usta i nos, co? Następnie szyja i ramiona. Kurtka z futrzanym kołnierzem. Ha, sama bym taką chciała. Główne elementy gotowe. Mogę zabrać się za wypełnianie szczegółami. Ozdobię opaskę. Na przykład taki oto zakręcony symbol. Wreszcie czas na kolorowanie. Na włosy użyję żółtego, bo wyobrażam go sobie jako blondyna. Opaska będzie za to niebieska. Wykorzystam kilka odcieni niebieskiego, nie zapominając o cieniowaniu. Bardzo ważne jest stworzyć kontrast. Przód będzie miał metaliczną teksturę. Skóra będzie jasnoróżowa. Ale uszy i pod nosem zaznaczę ciemniejszym odcieniem. Rysując na iPadzie bardzo łatwo jest nadać obrazkowi faktury i realizmu. Trzeba tylko zlokalizować punkty, gdzie pada światło i zamalować je odpowiednimi odcieniami. Tutaj też użyję ciemniejszego różu, bo szyja jest przeważnie w cieniu. Dodam więcej szczegółów do włosów, aby uzyskać efekt sterczącej fryzury. W końcu popracuję nad oczami. Będzie miał błękitne oczy. Jeszcze kilka czarnych linii. Teraz narzędziem do przycinania obrobię krawędzie oczu. Oraz powieki. A następnie usunę kolor. Co dalej? No tak, ubranie. Uwielbiam ten kolor. Przyda się trochę zacieniować. Jak skończę z tym, pokoloruję resztę kurtki. Najlepiej będzie pasować dżinsowy błękit. Szybko poszło. Dodam nieco czarnego. Użyję cienkich linii, żeby narysować mu kocie wąsy. Bo czemu nie? Pokoloruję tło. I gotowe. Wow, wygląda niesamowicie. Czemu to tak długo trwa? Nareszcie! Uhu! Hej, co jest grane? Narysowałam cię! To nie ma najmniejszego sensu! Mam dzisiaj urodziny! Impreza była udana, ale się wytańczyłam? Że niby co zrobił? Ach, ten Jake! Prawie się spóźniłam! Trudno przenosić w rękach te wszystkie przybory. Obok Ashley jest wolne miejsce. Och, co ty wyrabiasz? Potknęłam się. Zobacz, co narobiłaś. Przepraszam, to było niechcący. Wyluzuj, mam drugiego laptopa. Sorki, jakaś niezdara zaliczyła glebę. Czy to znaczy, że już tego nie potrzebujesz? Tak po prostu wyrzucasz? Darowanemu laptopowi nie zagląda się pod klawiaturę. A skoro już mam nowy komputer, równie dobrze mogę go ozdobić. Najpierw poleję z wierzchu białą farbą. Tylko trochę, tyle wystarczy. Następnie ją rozprowadzę po całej pokrywie. Wałek malarski doskonale się do tego nadaje. Zamaluję równo całą pokrywę do samej krawędzi, żeby nic nie prześwitywało. Muszę poczekać, aż wyschnie. Zamienię wałek na cieniutki pędzelek. Ten róg pomaluję na żółto. To będzie słoneczko. Oczywiście z promykami. Żółty to taki uroczy, radosny kolor. Przerzucam się na różowy. Jeszcze tego nie widać, ale wyjdą z tego rozkoszne serduszka. Pozostawię w środku puste kształty, które później wypełnię innymi kolorami. Już widzicie, że to nutki muzyczne. Ta będzie żółta. Nie chcę przypadkiem zamalować różowego. Ten obszar będzie pomarańczowy. Prawie równie ciepły i pogodny, co żółty. Pod słoneczkiem namaluję półkola. Każde inną barwą. Ten laptop nigdy już nie będzie nudny. Na pewno będzie się wyróżniał. Nie maluję tu niczego konkretnego. Popuszczam wodę wyobraźni. O, na ten kawałek mam już pomysł. Buchające płomienie. Zacznę od czerwonych zarysów, które wypełnię na żółto. A w samym środku pozostawię białe punkty. Tworzy to efekt płonącego ognia. Teraz tylko zamalować całą resztę dostępnej przestrzeni. Może szczyptę fioletowego? Idealnie. Wszystko ma być maksymalnie kolorowe. Tutaj jaskrawy odcień pomarańczowego, a wokół samych promyków błękitny. I może kilka białych chmurek, zostawię całość do wyschnięcia. Potem wezmę czarny mazak i zaznaczę kontury każdego elementu obrazka. Oddzielę serduszka
i obrysuję każdą nutkę. Nakreślę ponadto kilka detali. Mazak spełnił swoje zadanie. Jeszcze tylko odrobina białej farby, która nada efekt odblasku. Plus czarna farba dla zapewnienia tekstury. Wow, spójrzcie na to! Jeszcze tylko ostatnie szlify, jak choćby ciemniejsze akcenty na płomieniach. I skończone! Czasami sama siebie zadziwiam. Robi wrażenie, co? To dużo fajniejsze niż byle jakie naklejki. To mój szczęśliwy dzień! Może wyleję farbę na inne rzeczy, Ashley? Przydałby mi się nowy telefon. Mamy nadzieję, że ten filmik zainspiruje Was do sięgnięcia po ołówek albo pędzel. A może sami macie jakieś porady artystyczne? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić żadnych nowości. Wow! I to ja rozumiem! Ja też tak chcę. Jestem gotowa. Nie o to mi chodziło. Dlaczego zawsze mam pecha? Zmiataj stąd. Przysnęłam? Głupi jogurt. Na szczęście nikt nie widział. Ashley? Nie mogę z tej mojej siostry. Stara sztuczka z bitą śmietaną. A psik! Tego nie było w scenariuszu. Ohyda! Cofnijmy się nieco. Dobranoc, misiaczku. Słodkich snów, puchatku. Ale lamuska. Gol! Kolejny. Pora się zrelaksować. Dobranoc, dziewczynki. Jutro nowy dzień, moje księżniczki. Dobrze, już sobie idę. Dobranoc. Do jutra. Co one tam robią? Przyjaciółki się znalazły. Widzicie to? Zaraz zwymiotuję. A ja to co? Duch? Zasnęła już? Czyli można wkraczać do akcji. Zaraz jej zejdzie ten uśmieszek. Proszę. Pobudeczka? Psik! Jak mogłaś? Ups, niechcący. Całkiem smaczne. Ciekawe, co teraz zrobi. Świeży ten sok? Pewnie, że tak. Dzięki. To nie dla ciebie, Ashley. No wiesz co? O, chipsy. Dzięki, siostra. Co za tupet. Doigrała się. Zaraz jej dam nauczkę. Pora coś przyrządzić. Będę potrzebować jajek. Wygląda jak żółtko, co nie? Tak sobie głośno myślę. Nawet go nie widać. No to zaczynamy. Ashley! Co? Nalałaś mi drugą szklankę? Tak, zaraz to wypiję. Co to jest? Dodałam trochę białka. Źle się z tym czuję. Czujemy artystyczną wenę? Porządek to podstawa. Dawno nie używałam zielonego. Jak to się stało? Zaraz wracam. Na dziś wystarczy. Eni sama to namalowała? Ktoś tu ma wrodzony talent. Nie podoba mi się to, ale spoko. Mała zamianka i po sprawie. Nawet się nie zorientuję. Jak wam idzie? Już jestem. Skończyłam.
Świetna technika. Tylko tyle? Teraz ty. Mam zagwozdkę. Może spojrzę w ten sposób. To prawdziwe dzieło sztuki. Szykuje się następczyni Picassa. Naprawdę? Dziękuję. Powieszę to na ścianie. Coś podobnego. Spójrzcie tylko. Patrzcie. To nie fair. Ugh, Gretkini. Wygląda spoko. Jeszcze trochę sera. I jakieś przyprawy. Eni znów coś gotuje? Dobre światło. Nie wkurzy się. Powtarzajcie za mną. Składniki na kanapkę? W sumie to głodna jestem. Halo? Prawie zapomniałam. O kanapce dla mnie? Poczęstuję się, dzięki. Co tu się dzieje? No dobra, wychodzę. Skąd to się tu wzięło? Zaraz! Moje modlitwy zostały wysłuchane! To łapacz kanapek! Za darmo! Chodź do mamusi! I to ja rozumiem. Widzicie? Zrobiłam sobie przerwę na lunch. Ej, gdzie moja kanapka? Tyle ją robiłam. Spoko wyszło, co nie? Eni, uśmiechnij się. Sprawdzę obecność. Eni? Jesteś tu? Tutaj, proszę pani. O, wspaniale. A Ashley? Widział ją ktoś? Gdzie ona jest? Siemaneczko. Dodam to na story. Przegapiłam coś? Hej, siostra. Co ona wyprawia? Skąd ta pewność siebie? Patrz, mamy takie same buty. Dasz wiarę? Dobry gust. Wow. Zabawna jesteś. Zrobimy sobie selfie. Nareszcie koniec. Jeszcze jedna lekcja. Muszę się spakować. Ale to pięknie. Na co komu długopis? Żenada. Mam ważniejsze rzeczy na głowie niż przybory szkolne. Strata czasu. O, Kevin tu idzie. Co tam? Lepiej zawiąż te buty. O, dobry pomysł, dzięki. Pamiętasz o naszej randce? Sprzątałaś tu kiedyś? Pójdę już na lekcję. Wyluzuj. To jest moja szafka. Co za ulga. Chcesz? Podzielę się z tobą. Dzięki. Kto zjadł moje słodycze? Szkoda, że nie jestem jedynaczką. To będzie dobre. Jak ktoś szuka dziury w całym, to tu ją znajdzie. Ha! Ach! Wow! O nie! Prawie bym wpadła! Och! Skąd się wziął tutaj ten dół? Dałaś się nabrać! To tylko farba! Wow! Mindy? Nie mogę zostawić jej samej! Ach! Wow! Super! Och! Co to za miejsce? I co to za dziwny strój? O, patrz! Jesteście wreszcie. Gotowe na lekcję sztuki?
Na początek ludzka twarz. To wcale nie jest prosty element. No, więc na co czekacie? Abrakadabra, pędzelki i farba! Wow, to dla nas? Będziemy malować swoje portrety! Wow, do dzieła! Czy ktoś jest chętny, by zacząć? Tak, ja! Ty zawsze musisz się podlizywać. Och. Proszę bardzo. Jest! Na pewno dostanę 6. Ustaw się ładnie do portretu. A, tak? Może być tak? Pasuje? Hej, przestań! Przestań! No co, tak przecież wyglądam. Nie poznajesz? O, tak, nie ruszaj się. No i gotowe. Jak ci się podoba? Cała ty, prawda? To intrygujące. Chyba potrzebujesz okularów. To w niczym mnie nie przypomina. Co? Przecież to jedna z moich lepszych prac. Skoro tak twierdzisz? Ach, patrz, pokażę ci fajny trik. Wiem, że wygląda jak gryzmą, ale to tylko początek. Widzisz już, co to będzie? Zauważ, że nawet nie oderwałam pisaka od kartki. To wszystko jedna ciągła linia. Tada! Gotowe. Nietypowe, co? Ale wciąż wygląda jak twarz. Gdzie się tego nauczyłaś? Wow, faktycznie ładne. Brawo, Mindy. Na dzisiejszej lekcji omówimy symbolizm. Poznajecie ten obraz? Chcę, byście wykonały jego replikę. Do roboty! Jaka ładna dziś pogoda. Przetrę tylko okulary. Od razu lepiej. O! Mój obrazek! Hej, wracaj tu! Pomyślmy. Chyba mam gdzieś zapisane zdjęcie. Tak. Całe szczęście. Łapcie! O, dzięki! Hej, jaki fajny kolor! Mogę pierwsza? Okej. Zaraz. To nie fair. Dawaj mi to. Hej! Zobaczmy. Ups, zapomniałam o tej farbie. Uch, zmazuj się. Nauczycielka się wścieknie. Uff, to powinno pomóc. Szorujemy. Schodzi coś? Uch, Mindy. Uch, to na nic. Chyba, że zwalę wszystko na Ashley. Bingo. Zbrodnia doskonała. Mój obrazek zaczyna powoli jakoś wyglądać. A co ten telefon tutaj robi? Nie wiem. Też się dziwię. Czyżby? I co ja mam z tym zrobić? Etui jest zniszczone. Wiem. Spróbuję to jakoś naprawić. Przyda się do tego ta gąbeczka. Najpierw nałożę tu czarną farbę i pokryję nią całą powierzchnię. To może chwilkę potrwać. Ale już prawie gotowe. Pora na drugi kolor. Niebieski. Wow, fajnie to wygląda. Teraz trochę różowego. Trzeba jedynie delikatnie przyciskać. Tutaj dam trochę żółtego. Tylko odrobinę na samym dole. Coś zaczyna się z tego wyłaniać. Teraz przykryję ten róg czymś okrągłym. Dzięki temu otrzymam taki kształt. Teraz kilka kółeczek tutaj. Za moment wszystko się wyjaśni. Chodzi o szczegóły. Dodam też kilka gwiazdek. Wyglądają jakby błyszczały. Te dwie wystarczą. Teraz skropię trochę białej farby. Wygląda jak niebo pełne gwiazd. A na koniec? Mały śmieszny potworek. Niech będzie niebieski. Muszę wypełnić całe wnętrze szablonu. Prawie gotowe. I voilà! Nie zapomnijmy o rękach i stopach. Żółty nada się idealnie. I czerwona buzia. To już prawie wszystko. Dodam jeszcze tylko trochę cienia. Użyję do tego czarnego koloru. Bez obaw, to tylko malutki szczegół. Sami zobaczcie. Och, i to się dopiero nazywa sztuka. Patrz! Co tam się dzieje, dziewczęta? Oby to było związane z lekcją. Zobaczmy. No to wpadłam. Miejmy to już za sobą. O, to jest wspaniałe! Naprawdę? Zaraz, ja to namalowałam! Ojej, jak mi przykro! To nie fair! O, to ja ci też coś pokażę! Proszę spojrzeć! O, świetna robota! Och, jaki on śliczny! Och, cóż to za wciągający rozdział! Mua, mua.
O, co ona wyprawia? Zaraz, czy to ten chłopak, który jej się podoba? Skąd ona ma jego zdjęcie? Wow, przystojniak. Mój skarbuś. To twój chłopak? No weź, pokaż. To nie jest mój chłopak, okej? Rany? Nie! No proszę. Dobra, poznaliśmy się w kawiarni. O, ładną masz tę, no, koszulę. Przepraszam, chwila, już wiem, co narysuję. Zobaczysz, będzie ekstra. Kilka pociągnięć w prawną ręką. Nic tak nie inspiruje do twórczości jak miłość. Ale to dopiero połowa. Magia pojawi się za chwilę. Jak słodko, prawda? Teraz pora na trochę kolorów. A co z jej ubraniem? Wrócimy do tego za moment. Chłopiec będzie miał brązowe włosy. Puszczaj! Chyba śnisz. Kurczę, ale jesteś silna. Ćwiczysz na siłowni, czy co? Coś nie tak? Nie! Hej, oszukujesz! Tylko się nie popłacz. Zobaczmy. Super! Moje! Zostały mi tylko dwie kredki? Ale kicha! Ja też zabieram. A to była twoja wina. Moje kredki! Kolejne wyzwanie! Winogrona! Powinniście sobie poradzić. Do dzieła! To będzie proste. Jak ja mam niby rysować? Mam złe przeczucie. Przestań się mazać. Uwielbiam winogrona. Są takie soczyste. Mogłabym je jeść codziennie. Pycha. Nie sądzisz? Ha, obym wygrała. Faktycznie są pyszne. Będę musiał coś wymyślić. Chyba mam nawet pomysł. Zeskrobię te kredki skalpelem. Tuż nad kartką, tak by stworzyć stosik z wiórków. Następnie przy pomocy palca zrobię z nich stempelki o owalnych kształtach. Jeden nad drugim, tak by były zaraz obok siebie. Wyglądają zupełnie jak winogrona. Teraz mogę już zdmuchnąć resztę wiórków z kartki i obrysuję je długopisem. Dzięki temu zaznaczę kontury. Muszę tylko uważać, by nie rozmazać moich winogron. Nie chciałbym zaczynać od nowa, aż do samego dołu. Teraz nabierają wymiaru. Ale to jeszcze nie wszystko. Białym markerem zaznaczę odbicie światła. To doda mojemu obrazkowi profesjonalnego wyglądu. A teraz łodyga. Użyję brązowego pisaka. Wyszło lepiej niż się spodziewałem. Hej, Luna! Gotowa? Raz, dwa, trzy. I jak? Wow, Chris poradził sobie znakomicie. Piękne prace, ale zwycięża Chris. Nie wierzę! Naprawdę wygrałem? Chciałbym podziękować mojej mamusi. O, wow, winogrona. Ale pycha. Patrz, Luna. Ale masz fajnie, a tak je chciałam. Och, głupio mi teraz. Pozostaje tylko jedno. Luna? Proszę, częstuj się. Żartujesz, prawda? I żyli długo i szczęśliwie. Możesz przestać? Próbuję się skupić. Ale z ciebie kujon. Luna, przestań rzucać papierkami w kujona. Pora coś narysować. Wow, to dla mnie? A ja? Wow, patrz ile tu przyborów do rysowania. Serio? Wspaniale! Och, nie wpychaj mi się tu! Będziecie potrzebować modela, na przykład tego ślicznego kotka. Czyż nie jest słodki? Ojej, jaki słodziak! Jestem gotowy. Który pędzelek wybrać? Potrzebuję coś do rysowania. Mogą być te kredki. Nie, przykro mi, musisz je odłożyć. No to mamy mały problem. A może lepiej pisaki? Nie wiem, co wybrać. To niesprawiedliwe. O, już wiem. Muszę tylko uważać, żeby nie zobaczyła. Jeszcze trochę. Nic się nie dzieje. Teraz. Mam. Ha, wcale nie jest taka bystra. Co ja mam z tym niby zrobić? Przynajmniej mam marker. Lepiej wezmę się za rysowanie. Zacznę od prostej linii, a następnie narysuję dużą cyfrę 3. W ten sposób. Teraz dorysuję kocie uszy i wąsy. Na koniec długi, wygięty ogon. Teraz go pokoloruję. Wygląda obiecująco. Dorysuję jeszcze oczy i nosek i dodam też prążki na grzbiecie. Będą nieco ciemniejsze.
jeszcze różowe poniki. Ładny, prawda? To była łatwizna. Hej, jakby co, to skończyłam. O nie, muszę się pospieszyć. Szybko. Tada! Chyba wiem, kto wygrał. Ja o tym zadecyduję, a zwycięża... Luna! Jest, wiedziałam. Juhu! Hej, a co właściwie wygrałam? Zaraz, coś tu nie pasuje. Wow, co to? Łapie precz od mojego ogona. Ależ z ciebie wredna kicia. Właśnie dlatego wolę psy. Teraz ty przyciskaj, Sky. Zobaczmy, co tym razem wylosuje nam koło. Jej, jednorożec! Widzisz to, co ja? Wow, a to nowość. Musisz założyć opaskę, Lexi. Jeśli mam mieć opaskę na oczach, to chociaż wypasioną. O tak, będziemy dekorować ciasteczka w kształcie jednorożca. O, fartuszki. No dobra, to ja zakrywam oczy. Sky, gdzie się podziałaś? Tu jesteś? A co to takiego tam? O! Jest! To chyba jej ciastko! Przekąszę sobie. Lexi, naprawdę nic tam nie widzę. Om nom nom nom! Chwila. A gdzie moje ciasteczko? Zniknęło. Nie ma go? Gdzie mogło się podziać? Ja tam nic nie widziałam. Ta, chyba się tego nie dowiemy. Poproszę o nowe. Ale będę mieć oko na Lexi. No dobrze, zacznijmy dekorowanie. Okej, Lexi, pomogę ci na starcie. To jest biały lukier. Super, dzięki, Sky. Biorę się do pracy. Będzie ciężko. Zacznę od brzegów ciastka. O, proszę. A teraz mogę wypełnić resztę. Chyba idzie mi nie najgorzej. Założę się, że wygląda super. Wow, mam całkiem dobre przeczucia. Jeszcze odrobina i gotowe. Całe ciastko przykryte. Teraz wezmę ten pędzelek i odrobinę złotej farby jadalnej. Pomaluję na dole i tu, gdzie uszy. No i oczywiście róg. Teraz pora na oczy. Użyję teraz tego czerwonego lukru. Zrobię mu nozdrza w kształcie serduszek. Ślicznie. Chyba jestem w tym całkiem dobra. Okej, teraz ten kolor. A jaki to? Nie mam pojęcia. Ale mój jednorożec musi mieć oczy. I znowu zmieniamy kolor. Musi mieć też czym oddychać. To bardzo ważne. Coś czuję, że stworzyłam arcydzieło. Jej, skończyłam. A ty, Sky? Och, o nie. To nie tak miało wyglądać. No cóż, w końcu miałam zakryte oczy. Aż chce się cmoknąć ten śliczny nosek. Muszę przyznać, że wygląda słodko. Nic tylko cmoknąć. Przynajmniej mam jeszcze swój róg. Zaczynamy kolejne wyzwanie. O, farba i gąbki do makijażu. Jakie miękkie. Może powinnam nieco przypudrować nosek. O, zdecydowanie by mi się przydało. No, mi też. O, Sky, patrz, koło. Zatrzymało się na gąbce do makijażu. Jej! I mamy tutaj długaśne płótna do malowania. Okej, wszystko chyba gotowe. A jak z rękami? No nie, żadna z nas nie może ich używać. Bierzmy się za malowanie. O, moja głowa! Auć! Okej, musimy chyba bardziej uważać. Dobra, ja nałożyłam trochę żółtej. Przycisnę gąbkę do płótna, tak by namalować prostą linię. Ja chyba zacznę od tej niebieskiej. A swój obrazek rozpocznę z tej strony. Teraz dodam nieco pomarańczowego. Pora na różowy. Pokoloruję nim tę stronę obrazka. Będzie mi jeszcze potrzebny zielony. Fajna zabawa, co nie, Lexi? Dobra, wracam do malowania. Ten zielony dam tutaj. Muszę zmieszać te wszystkie odcienie razem. Jest! Moje różowo-niebieskie ombre gotowe. Wow, piękne. I ma takie kojące działanie. Uff, ja też już skończyłam. Trochę się przy tym narobiłam. Wow, to nieco inne od mojej pracy. Wow, widziałaś, co namalowałam, Lexi? Spójrz tylko. Tak, tak, jest świetne, Sky, tylko... Wow! Jak udało ci się to stworzyć? No, dzięki. Dokładnie tak, jak sobie to wyobraziłam. Teraz już nie wiem, czy moje mi się w ogóle podoba. Nie przejmuj się. Możesz to zawsze ulepszyć. Użyjemy stokrotki. Położymy ją dołem na twój obrazek i nabierzemy trochę białej farby na gąbkę. Teraz obmalujemy dookoła cały kwiatek. O, wow! Zróbmy kolejny, o tutaj. Wow, Sky, cudowny pomysł! Uwielbiam ten obrazek! Spójrz na te wzory od płatków! Są śliczne! Nie ma za co. Cieszę się, że mogłam pomóc.
Hej, nasz kolejny wzór! Jakie ładne! Zaczynajmy! Ale nie zakręciłyśmy kołem. Zielony, to oznacza, że... Co? Malujemy słabszą ręką. Ja sobie poradzę. Zaczynamy leworęczne popisy. Okej, tylko ostrożnie. Nie będzie bolało. Wyglądają jak prawdziwe płatki, widzisz? Liczy się odpowiedni kąt, nawet jeśli używasz swojej słabszej ręki. Jak? Cudowne! Niczym efektowny tatuaż. Ale coś się z nim dzieje. O, wow! Moje ulubione kwiaty! Wow! Moja kolej. Jestem gotowa. Lewą ręką, ale jak? Okej, chyba załapałam. Albo i nie. Zaczynamy! Wow! Eni! Ups! Ręka mi się nieco osunęła. Naprawdę mi przykro. Przyjmiesz moje przeprosiny? Jasne, głuptasie. Przynajmniej pasują. Nakarm mnie! Nakarm mnie! Ktoś tu ma apetyt. Proszę bardzo, kochanie. Co to jest? Fuj! Nie będę tego jadł! Nie słyszałaś? To żaden argument, Matthew. To takie niesprawiedliwe! Ten świat jest taki okrutny! O jeny, uspokój się! I tak przy każdym posiłku. Chwileczkę. Akurat mam pod ręką ulotkę. Przyda mi się. Zadzwonię do nich. Halo, potrzebuję pomocy. Świetnie, do zobaczenia. A teraz czekamy. Wow, szybko poszło. To jest odpowiedź na wszystkie moje problemy. Witaj, zapraszam. Cześć. Jestem Inet. Nie mogę się doczekać, aż zostanę twoją opiekunką do dziecka. Cieszę się, że tu jestem. Wydaje się miła. Hej, co tam? Jestem Wednesday. Naprawdę nie chcę tego robić. Dołącz do koleżanki. Dwie opiekunki? Co złego może się stać? O, Matthew? O, patrzcie na niego. Pobudka. Ha? To już ranek? Wracam do spania. Czas wstawać. No dalej, śpiochu. Nie, zostaw mnie w spokoju. Nie odpuścisz, prawda? Zadowolona? Dalej jestem śpiący. Od razu lepiej. O, co to za zapach? Zaraz zwymiotuję. Musisz umyć zęby. W tej chwili. Nie wydaje mi się. Co? Do łazienki, mówię poważnie. Jesteś trochę irytująca, wiesz? Maszeruj. Najgorzej. Niewiarygodne. Nie chcę myć zębów. Momencik. Czekoladowy krem? Pójdziesz ze mną. Ho, nikogo nie ma w pobliżu. Czas umyć zęby. Ale nie użyję pasty do zębów. To będzie dobre. Czekoladowa ambrozja. O tak. Wspaniałe uczucie. Mógłbym się do tego przyzwyczaić. To lepsze niż miętowa pasta do zębów. To powinno wystarczyć. Misja ukończona. Czas ruszać. Nie spieszyłeś się. Długo tu stoisz? To nie tak, jak myślisz. Tak? Pokaż mi swoje zęby. Muszę. Ładny mam uśmiech, prawda? O, to obrzydliwe. Co ty sobie myślałeś? Jest na to tylko jeden sposób. To wyszoruje ci zęby. Trzymaj to z dala ode mnie. Otwórz buzię. Czekaj, zła szczoteczka do zębów. Nie ruszaj się. To łaskocze. Wystarczy? Wow, cóż za promienny uśmiech. Wow, ale się błyszczą. Dlaczego tak stoisz? Wynoś się stąd. Skoro tak mówisz. Czy ja muszę wszystko robić? Czas na relaks. Nie mogłam się tego doczekać. Podkręćmy głośność. Podoba mi się ten kawałek. Patrzcie na te ruchy. Ćwiczyłam.
Co się dzieje? Psyt! Hej! Tutaj! Jestem głodny! Zostaw mnie! Co robić? Och, wiem! Halo? Chcę złożyć zamówienie. To nie potrwa długo. Ekspresowa dostawa. Wezmę to. Dzięki. Wygląda dobrze. Jedzenie. Proszę bardzo. Ha? To dla mnie? Tak, a teraz przestań narzekać. Och, wow! Mogę już wrócić do tańczenia? O, tak. Nie mogę się doczekać. Tego było mi trzeba. Pyszne, chrupiące frytki. Wyglądają wybornie. Co jeszcze tam mam? Tak, soczysty burger. Ale będzie frajda. Przestań! Odłóż tego burgera. Nie bierz ani jednego kęsa. Zaczekaj. Daj mi to. Nie powinieneś jeść hamburgerów. Nie są zdrowe. Ale są smaczne. Och, spójrz na to. Co powiesz na pyszne jabłko? Posmakuje ci. No dalej, spróbuj. Zwariowałaś? Mam to zjeść? Ale... Matthew, po prostu weź gryza. Wolałbym te frytki. Och, nawet się nie dasz. To jest dom wolny od frytek. Chwileczkę. Mam pomysł. Zaraz wracam. Pokroję jabłko na plasterki. W ten sposób. Ostry ten nóż. Muszę uważać. Następnie pokroję plastry w słupki. Mają wyglądać jak frytki. Matthew nigdy się nie dowie. Wyglądają świetnie. Teraz umieszczę je w kartoniku. Musi to wyglądać przekonująco. Zjadłabym je. Mniam, mniam. Przyda się jeszcze sos. Mogę wykorzystać truskawkowy syrop. Wleję go do miseczki. Wygląda idealnie. Spodoba mu się to. Matthew? Co? To dla ciebie. Wow, zrobiłaś mi frytki? To niesamowite. Nie mogę się doczekać, aż je spróbuję. Muszę zamoczyć je w sosie. Wow, aż mi ślinka cieknie. Wow, ale dobre. Chcę więcej. Wiedziałam, że się uda. Tylko zjedz je wszystkie. Nie bój nic. Nie wierzę w to. To jakiś dramat. Tak dużo się uczyłem, a i tak dostałem pałę. Nie rozumiem. Będę miał kłopoty. Tam, nie obchodzi mnie to. Mam lepsze rzeczy do roboty. Co to jest? Przyjrzyjmy się temu. To klasówka Matthew. Chwileczkę. Dostałeś pałę? Ale jak? Przestudiowaliśmy wszystkie podręczniki. To katastrofa. Wytłumacz się. Czekam. Ha, mówiłaś coś? A to... To nic takiego. Żartujesz sobie? Wezmę to. Koniec z grami. Musisz się uczyć. Ale to nudne. Proszę, tylko nie to. Błagam cię. To nie jest takie straszne. Zaufaj mi, będzie fajnie. Zacznijmy od samego początku. Czekaj. Okej, rozumiem. Interesujące. A na koniec trzeba wszystko do siebie dodać. Czekaj, Matthew? Wszystko w porządku? Nie czuję się najlepiej. Chwileczkę, mogę to naprawić. Co tu się dzieje? Hej, kujonie, otrząśnij się. Matthew? Co się stało? Wednesday, hej, oblałem sprawdzian, patrz na to. I to tyle? Ja się tym zajmę. Po prostu musisz się więcej uczyć. Nie, nie rób tego. Proszę, odłóż książkę. Jest aż tak źle? Co teraz? Mam pomysł. Może wykorzystam tego żelka. Warto spróbować. Poczekaj. Otworzę książkę, wezmę żelka. Włożę go do książki w ten sposób. Przewrócę stronę i włożę kolejnego. Hej, zobacz co mam. Żelki. Powiedziałaś żelki? Teraz mam twoją uwagę. Ucz się, a będą twoje. Umowa stoi. Sprawy przybrały ciekawszy obrót. Wuhu!
Mam słodziutkie żelki. Pyszne. Wow, szkoda, że w szkole tak nie jest. Muszę uczyć się dalej. Fascynujące. I zdobyłem więcej żelków. To było proste. Lepiej, żeby następnym razem dostał piątkę. Pora wylosować kategorię. Ja chcę zakręcić. W końcu jestem gościem. Ale to był mój pomysł. Puszczaj! Dosyć, bo zepsujesz. O, proszę zobaczyć. Wygląda na to, że rysujemy róże. A to kto? Drogie panie, żadna róża nie może się równać waszej piękności. Co za typ? Wasza uroda przyćmiewa jej blask. Lubię go. Zaczynamy. Nareszcie. O rany, kobieto. Nie wiem, czy zdołam się skoncentrować, mając przed sobą takie arcydzieło. Mógłbym powiedzieć to samo. Ten wąs? Serio? Hej, juhu! Nie mamy całego dnia. Ach tak, racja. To raczej nie przypomina róży. Chyba, że... Już wiem. Tutaj dorysuję trójkąciki. Będą wyglądały jak płatki. A teraz reszta mojej róży. Całkiem ładnie. Pora na liście. I oczywiście łodygę. I gotowe. Wyszło lepiej niż myślałam. Nieźle. Ja poszłam w minimalizm. I co myślisz? Podoba się? Piękna. Wygrywasz, złotko. Tak, wiedziałam. A jaka jest nagroda? Może ty? Ach, będę o nią dbała. Pachnie cudownie. Wiadomo było, że wybierze panią. Już nie bądź taka zazdrosna. Uwielbiam malować. To mnie odpręża. Zwłaszcza, kiedy mam taką modelkę. Miły jesteś. Hej, skupcie się. Co wybieracie? Później to skończę. Gotowi? A więc? Myślę... ciężki wybór. Co myślisz? Wiem, jak zdecydować. Rzućmy kostką. Numer 5. Okej, może być. 5. O, ciekawy wybór. O, dzika przyroda. Trudne. O, super. Specjalne pisaki. Raz. Skąd one się tu wzięły? To nie oszustwo? Ja mam tylko nudny ołówek. W dodatku nienaostrzony. Całe szczęście, że mam tę olbrzymią temperówkę. Chyba za mocno go naostrzyłem. Na co mi on? I co ja teraz zrobię? O, może ukradnę, to znaczy pożyczę pisak. I użyję tych nożyczek. Obrysuję je. Lekko przesunę i obrysuję górną część rączek. Obrócę je do góry nogami. Właśnie tak. Teraz szczegóły. Zacznę od oczu. Nos i usta. Pora dodać grzywę. To świetny sposób na rysowanie. Pokoloruję głowę. Zacznę od uszu. I ust. Do nosa użyję różu. Powoli kończę. Zapomniałem o języku. Już, król dżungli. Dobrze mi poszło, co? Rzeczywiście. A to mój rysunek. Brawo. Trudna decyzja. Remis. Wow. Sprawiedliwie. Następną rundę? Och, zobaczmy te żyrafcie. Jak to narysować? To przecież łatwizna. Narysuję bez patrzenia. Już wiem. Zacznijcie od głowy. Jeszcze kilka kresek. Już mam. Najpierw coś na ząb. Co za świeżość. Uff, ogromny ten sklep. Ale mam już pomysł na rysunek. Napiszcie najpierw te cyfry.
Spójrzcie na tę żyrafkę. A tu łabądek. Przepiękny motylek. I na koniec rybka. Teraz wystarczy je pokolorować. Urocza, prawda? Bardzo elegancki łabędź. Pamiętajcie o wodzie. Różowy motylek, przeuroczy. Liczą się małe detale. A teraz rybka. Czas minął, dziewczęta. Mam 4 zwierzątka. No i żyrafkę oczywiście. Fantastycznie, Madison. Eni? Jeszcze sekundkę. Nie umiem tak szybko rysować. Już. To... ciekawe. Dość smutna ta żyrafka. Hej, Eni, patrz. Wow. Całkiem milutki. Ale fajne szczypce. Co nas teraz czeka? Nie rozumiem. Na mnie nie patrz. I co dalej? A? Czas ucieka. Zabieramy się do pracy. Kraby są czerwone, co nie? Mam świetny pomysł, ale będzie super. Nigdy wcześniej nie malowałam kraba. Czas leci tak szybko. Jak ona to robi? Nawet nie przygotowałam jeszcze farby. Chwileczkę. Już wiem, co zrobię. Muszę działać szybko. Ha, mam cię. Zwariowałaś? To przez przypadek. Genialnie. A! Nie, nie, nie. Tylko to pogarszam. Ależ mi przykro. Nie mój problem. Zapłacisz mi za to. W sumie to może się przydać. Tada! Nie ma co się dąsać. Odpowiedź jest w zasięgu ręki. Palce to najlepsze pędzle. O nie, czas się kończy. Niech się kończy. Gotowa na premierę? Zaraz, jakim cudem? Jak zrobiłaś to tak szybko? Wzięłam sprawy w swoje ręce. Hej, przepraszam, okej? Nie ma o czym mówić. Szkoda, że nie mam skorupy. Pora na kolejną rundę. Nie masz ze mną szans. Wow, tylko spokojnie. Ze sztuką nie ma żartów. Zakręćmy kołem. Co tym razem? Interesująco. Proszę cię, podobno to miało być wyzwanie. Nie mam pojęcia, co mamy rysować. Czyżby ktoś tu się wahał? Zaczynamy. Zobaczę, od czego zaczyna Luna. Bez oszukiwania. Znowu? Chciałam tylko wyczyścić biurko. Widzisz? Ta, wyczyścić. Zacznę od literki Y. Teraz dorysuję palce. I kolejny palec. I na koniec serduszko. Gotowe. Chyba wyszło całkiem fajnie. Co pani myśli? Cóż, może być. Oto moja wersja. Chyba zgodzimy się, że wygrałam tę rundę. Tak! Brawo! Była nagroda? Luna, czy mogę prosić? Jak romantycznie. Ale... jestem taka samotna. Papier, nożyce, kamień. Patrz. To popyt. A gdzie haczyk? Nie wiem, co oznacza ten symbol. Chyba, że mamy malować sobie nawzajem. A gdzie przybory? Czekaj, są! Całkiem fajne, co nie? Mogą być. Ale gdzie mój wałek? To trochę nie fair. Znowu odmierzamy czas, co? No to jedziemy.
Zacznę od nałożenia farby. Te kropki trochę mi zajmą. Co za pech, ale przecież mam paluchy. Są kropki, są. Nawet nieźle idzie. Super! Jak tam twoje? Patrz na to, teraz wystarczy zamiana! Trzeba działać z tym, co mamy. Ewa, dawaj to! Nawet nic nie namalowałaś. No bo... No jasne, no stać się nada na pędzel. Ja to mam nosa. Kropki są idealne. Wow, idzie całkiem zgrabnie. Kto by pomyślał, że tak wyjdzie? Czyż to nie piękne? A to ci dopiero. Nieco inne niż moje. Jak nie idzie, to po całości. A gdyby tak pomalować pędzelek? Cóż, mniejszym pędzelkiem? Użyję do tego różnych kolorów. Zupełnie jak tęcza. Te wyraziste kolory są oślepiające. Poszukiwana opiekunka do dziecka. Przydałaby mi się gotówka. Jestem na to gotowa. Kim są ci wszyscy śmiertelnicy? Obrzydliwość. Nie podoba mi się to. Wynocha! To wampir! Naprawdę nie lubię konkurencji. Cześć! Jesteś opiekunką do dziecka? Zapraszamy! Dziękuję ci bardzo! Z pewnością pokochasz mojego syna! Czyż nie jest po prostu uroczy? Uwielbia te swoje chipsy! Aha! Wychodzę? Wrócę za kilka dni! Poważnie? Czy on powiedział kilka dni? Co ten bachur wyprawia? Witaj, opiekunko! Bawimy się! Ruszać się! Mam cię! Jest na to o wiele za wcześnie. O nie! Przegrałem! Nienawidzę tego! Wystraszyłaś się, misia! Ale z ciebie frajerka! Dość! Wracaj tu! Nie tak szybko! Wyzywam cię na pojedynek! Czas na atak! Bardzo się boję. Ale jestem zmęczona. Nareszcie, pora spać. Hej, Jared. Co? Czas do łóżka. Pora spać. Ale ja nie chcę iść spać. No. Jared, chodź tu. Nigdy nie będę spał całą noc. Och, co do? Obudź się. Czy dziś śpimy? Nie! Ach, tak! Poczekaj chwileczkę. Jared, patrz! Ha! Słucham! Zagrajmy w grę. Ty zamykasz oczy, a ja się chowam. Ho! Na pewno wygram! Dobrze! Bardzo dobrze, bez podglądania. Chyba jestem geniuszką. Gotowa czy nie? Nadchodzę! Gdzie ona poszła? Ha! O, nie, tu jej nie ma. Gdzie ona może być? Zupełnie tego nie rozumiem. No dobra. Trochę będziesz mnie szukał. Dobranoc. Wreszcie trochę spokoju. Nudzi mi się. Ojejku! Co? Twoja buzia. Ale z ciebie fleja. Słucham? To niemożliwe. Nic nie czuję. A jednak... Sama zobacz. Och, dziękuję, Jared. To znaczy, widzę keczup. Chyba miałeś rację. Fuj. Masz go na całej twarzy. Okej, już lepiej. Już wszystko wyczyściłam, prawda? Chyba wyczyszczone nie jest właściwym słowem. Nie? A co z moim nosem? Lepiej? Och, zdecydowanie jest coraz lepiej. O tak, wręcz idealnie. Och, dzięki mały. A może chodźmy do kina? Naprawdę? Ale fajnie. Tak,
idziemy, dalej! Film zaczyna się już za kilka minut. Okej. Szybko, musimy znaleźć miejsca. Jesteśmy w samą porę. Ładny makijaż. Co za szkarada. Chodź, idziemy stąd. Możesz mi to wyjaśnić, Jared? Dobrze, zaraz wytłumaczę. Co wytłumaczysz? Spokojnie, to był tylko taki żarcik. Wciąż nic nie rozumiem. Och, te dzieci. Natychmiast daj mi śniadanie, Madison. Nigdy nie zdołam odpocząć. Jeść, jeść, jeść. Cicho. Chwila, zapomniałam. Przecież mi za to płacą. Dobrze, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Zadowolony? Ha? O, tak, dawaj! Napełnij całą miskę, dobrze? Czegoś mi tu brakuje. Tak, wlewaj mleko. O, tak, do drugiej też. Czekaj, czekaj, widzę ptaka. Co? Ja nic nie widzę. Mam ją. Śniadanie będzie dziś pikantne. Z czego on się śmieje? Głupie dziecko. Ekstra, to znaczy może być. W lodówce są słodycze. O kurczę. Widzisz je? Mam, ale ekstra. Czy on myśli, że jest taki mądry? Chętnie zagram w jego gierkę. To znaczy, usiądź sobie. Wow, dziękuję. To mój najlepszy dzień w życiu. Ale najpierw zjedz płatki, dobrze? Bardzo ładnie. Dobra. Smacznego. Och, będzie smacznie. Oho. Tak. Dobre, prawda? Ho, o, ble. Ohyda, ale mnie piecze. Śniadanie i przedstawienie w jednym. To nie miało tak być. Bardzo dobrze się bawimy, prawda? Wow, spójrzcie na te zabawki. Nie wierzę. To prawdziwy robot, ale ekstra. Mamusiu, mamusiu, mamusiu. Czego chcesz? Kupisz mi tego robota? No dobra. Ciągle to samo. Dobry, wezmę tego wypasionego robota. Chwilunia. Patrzcie! O, widzicie to, co ja? Mamo, zmieniłam zdanie. Chcę tą dziwną lalkę. Nie, idziemy do domu. Ale moja lalka. Wow, ale ten dzieciak był wkurzający. O, co się dzieje? Nie podoba mi się to. Ach, o wiele lepiej. O, skąd ty się wzięłaś? Ty jesteś wytworem mojej wyobraźni, ale to jest dziwne. Zadzwoń do mnie. Pracuję zbyt ciężko. To nie fair, mamo. Przecież dostałeś robota. No, niby tak. Ale naprawdę chciałam tamtą lalkę. Cóż, życie jest pełne rozczarowań. Ha? Co to było? Ktoś tu jest? Mamo, to ty? Wow. Chwila, czemu tak na mnie patrzysz? Nie bój się, Liam. Narka, muszę się gdzieś schować, ale gdzie? O nie, i co ja teraz zrobię? Tutaj jesteś, szukałam cię. Ale czego ty chcesz? A więc to mój koniec? Chcę do mamusi. Co ty robisz, Liam? Nie skrzywdzę cię. No dalej, daj mi rękę. Ale obiecujesz? Idziemy. He, wydajesz się miła. Nie znoszę, kurzu. Dom musi lśnić. Co jeszcze trzeba wyczyścić? O, spójrzcie na ten bałagan. Liam nigdy nie sprząta swoich klocków. Skanowanie? To nic nie da. Aktywuję tryb porozrzucanych zabawek. Tak lepiej. Już zaczęłam się denerwować. Teraz przynajmniej widać dywan. Ale jak długo tak będzie? Odłożę te klocki tutaj. Ale jeszcze nie skończyłam. Trzeba jeszcze zatrzeć kurze. Do dzieła. Czysty dom oznacza czysty umysł. Prawie gotowe. Jest źle. Zgubiłem włosy mojej figurki.
Łysina nigdy nie wygląda dobrze. O, może znajdę je tutaj? Zobaczmy. Po prostu to otworzę. Teraz wszystko widać. Moment, czy to włosy? Właśnie tego szukałem. Wyglądasz super. Możesz teraz zwalczać złoczyńców. Uuu, idziemy. Chyba słyszałam Liama. Co do? Przecież to sprzątałam. Tak nie może być. Tylko jedna osoba mogła to zrobić. Liam. No dalej. Hej, chodź tu. No dobra. Co jest? Nie ruszaj się. To będzie coś. Co? Co ty robisz? Co się dzieje? Muszę okleić się taśmą, ale część z klejem ma być na zewnątrz. Hej, kręci mi się w głowie. Sam jesteś sobie winny. Gdzie ja jestem? Pomogę ci. Ładnie pozbierałeś swoje klocki. Hej, patrzcie na to. Jestem cały w klockach Lego. Było ekstra. Świetnie się bawiłem. Och, dom nareszcie jest czysty. Hej, chcesz się pobawić? No dalej. Powinnam była lepiej to przemyśleć. Daj spokój, jesteś nudna. Moja praca nigdy się nie kończy, ale chyba mogło być gorzej. Mogłam nadal być w tym sklepie. Podłoga wygląda dobrze, postawię tu ten znak. Ostrożności nigdy za wiele. Jestem zadowolona z efektu. Co jest następne na mojej liście? Ale ta gra jest fajna. Chciałbym pobić rekord. Co się dzieje? Ale mam ruchy? Hej, dobrze czuję rytm. O tak, to jest to. Uff, ale było blisko. Ha, a to co? Okej, teraz już rozumiem. I mam pewien pomysł. Ale będzie super. To będzie odpowiednie miejsce. A teraz ślizganie. Wow! To najlepszy dzień mojego życia! Wow! O-o! Nie podobają mi się te dźwięki. Spokojnie, już idę. Wszystko okej, Liam? Chyba nie. Pomocy! Ratunku! Hej! Och, Liam, co ty narobiłeś? Daj mi tę skarpetkę, zaraz to załatwię. Znak oczywiście nic nie dał. Ale już wiem, co zrobię. Potrzebuję pistolet z klejem. Użyję go, żeby narysować serduszko na skarpetce. A obok dorysuję drugie. Ha, czego tu brakuje? Ach, zrobię jeszcze dwie kropki. I tak samo postąpię z drugą skarpetką. Zrobiłam je dla ciebie. Dzięki nim nie będziesz się ślizgał. Skarpetki? Ojej, dzięki. Okej, wypróbuję je. Ho, całkiem milusie. Czas na jazdę próbną. Hej, są całkiem niezłe. Dasz mi coś jeszcze? Jestem taki głodny. Na dobre rzeczy trzeba poczekać. Ta, jasne. I to wszystko? Tak długo to robiłaś? Śmiało, spróbuj. Muszę? Nie chcę tego. No dalej jedz. Nie, nie chcę. I co ja mam teraz zrobić? Ha, zaraz wracam. Spoko, nie spiesz się. Ble. Spróbujmy czegoś innego. Muszę tylko to rozłożyć. Hej, czy to tory do mojej kolejki? Jestem zdezorientowany. Co ty robisz? Zaraz się dowiesz. Muszę rozłożyć te tory. To już ostatni element. Ale brakuje czegoś jeszcze. Kolejki. Tak lepiej. Przyda się jeszcze wagon pasażerski. Kocham pociągi. Połączmy wagony. Musimy też pamiętać o budynkach, a do tego drzewka. Och, i oczywiście znaki. Tak, podoba mi się to. Nasz pociąg ma jeszcze coś. Pojemniki z sosami. Co? Nie wierzę. W każdym pociągu jest wagon restauracyjny. Ha, to wygląda smacznie. Hej, a co teraz robisz? Niosę chipsy. Wiem, że to twoje ulubione. Tak dobrze mnie znasz. Czas, żeby pociąg opuścił stację. Fufu, odjazd! Wow, hipnotyzujące! Och, już wiem. Spróbuję tego sosu. Ale dobry! Chciałbym, żeby każdy posiłek tak wyglądał. Ale super zabawa! Wiedziałam, że to zadziała. Spróbujmy jeszcze raz. Zbliża się pociąg! I zbliża się jedzenie. Położę te talerze na środku.
Pamiętaj, że masz wszystko zjeść. Nie ma sprawy. Och, ale apetyczne owoce. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłam. Mógłbym się tak bawić cały dzień. I wiecie co? Będę. Jedzie sos. Ciekawe, co to jest. Nie mogę się doczekać. Czemu nic się nie dzieje? No właśnie. A co to było? Niespodzianka? Nadal nic. Halo, czekamy tu. Wow, to było niezłe. Wow, otwieramy. A moje. Hej, oddawaj, to był mój pomysł. Za późno. Ale ty jesteś, Chris. Bańki. Nie obchodzi mnie to. O, ładne są. Mogę? Nie. Proszę. Ale ekstra. Hej, spójrz. Mam pewien pomysł. Będzie super. Potrzebujemy płótna, a wałkiem nakładamy farbę. Zamalowujemy całą powierzchnię. Teraz weźmiemy kubeczek i zanurzamy go w białej farbie. Pozostało przycisnąć do płótna. Możecie stworzyć dowolną kompozycję. Czemu by nie kolorować wewnątrz baniek? Użyjcie do tego różnych barw. Chcemy odwzorować przenikające je światło. Wygląda nieźle. I jeszcze ostatnie detale. Wyszło fantastycznie. Chyba jestem artystką. Hej, Chris, ja też mam swoje bańki. Co? Zazdrosny? Mogę? Zamieńmy się. Dawaj! Wow. Ha? A gdzie bańki? Puste. To nie fair. O, zapomniałem ci powiedzieć. Wszystko zużyłem. To nie jest śmieszne. Okej, pora na kolejne wyzwanie. Nie wierzę. Jednorożec? Tak! Hej, hej, wyluzuj trochę. Chyba potrzebuję nowych znajomych. Co robisz, Chris? Jestem księżniczką, błyskotką z krainy tęczowego królestwa. Jasne. Wyglądasz inaczej. Przestań, nie rujnuj mi zabawy. Kręcimy kołem. Ale to jest świetne. Bez użycia rąk? Żaden problem. Schowajmy ręce za plecy. Dobry pomysł. Myślałem, że będzie trudniej. Nieźle. Gotowe. Co myślisz? Wygląda jak... coś. A co ty niby wiesz o sztuce? Pokażę ci, jak się rysuje jednorożca. Sprawdźmy perspektywę. O, tak, ja też zawsze sprawdzam. To zdecydowanie jednorożec. Co on robi? Mam pewien pomysł. To powinno ułatwić sprawę. Potrzebujemy kartki w kratkę. I zaczynamy rysowanie. Może na razie nie wygląda najlepiej, ale bez obaw. Już widzę progres. Jak skończycie kontury, możecie dorysować środek. To dobry sposób na dzieło z wieloma detalami. Kratka pomoże wam zachować odpowiednie proporcje. No i ułatwi rysowanie. Pora dodać kolory. Gdyby tylko to było takie proste. Dodajmy więcej kolorów w rogu. Mówiłam wam, że się uda. Proszę, mój własny jednorożec. Patrz. Ładny, nie? Jak to zrobiłaś? Mój ma kolorową grzywę. Przynajmniej próbowałeś. No. Muszę udoskonalić swoją technikę. Mocne pociągnięcia. Okej. Ale piękny wieczór, prawda? Spójrz, artystki. Hej! Nie widziałam bardziej uroczej pary. Widać, lubisz ckliwe bzdury. Tak bardzo cię kocham. Zainspirowali mnie. Chcę przelać ich miłość na papier. Aha, tak. Ale nudny temat. Wolę malować coś innego. Jedna po drugiej. Tak, to aż chce się mieszać barwy. I można bawić się liniami.
Pora na kolor. Prawie skończyłam z kropkami. Zgniećcie folię aluminiową i wklepcie nią mokrą farbę. Nadacie dziełu teksturę. Widzicie? Teraz możecie wykończyć obraz przy pomocy pędzla. Co to za pejzaż, na którym nie ma drzewa? Malujcie delikatne linie. Więcej folii. Wygląda super, prawda? To jeszcze nie koniec. Dzięki mieszaniu barw obraz jest dużo lepszy. Można go jeszcze trochę udoskonalić. Jest też miejsce dla zakochanych. Po prostu nie są na pierwszym planie. Nieźle. Dodam trochę deszczu, bo to ponoć nastrojowe. Tada! Wystarczająco romantyczny? Mój na pewno. A jak u ciebie? Mogło być lepiej. Co myślisz? Wow, to się nadaje do muzeum. Serio? To znaczy, że wygrałam. Brawo, Jen. Pokaż nam. Proszę. Możecie go wziąć. Patrz, to my, skarbie. Ciao. Ale mi się nudzi. Spokojnie, kochanie. Potrzebuję nowej niani. Wygląda na wysportowaną. Co myślisz, Saro? Nie podoba mi się. Nie. A lubisz kotki? Le. Nie. A co powiesz na tę lalkę? O, lubię laleczki. Tak. Wow, co za ekspresowa dostawa. Hej, jestem Sara. Chyba już ją lubi. Powodzenia. Hej, Sara, chodźmy. Kola, moja ulubiona. Co to było? Na pewno coś słyszałam. Skąd się tu wzięłaś? Mleko jest zdrowsze. Ale jest niedobre. Wolę Coca-Colę. Nana, nie złapiesz mnie. Wypij mleko. Już mówiłam. Nie. Muszę się ukryć. To idealne miejsce. Chyba sobie żartujesz. Ja tylko chcę moją kolę. Już wiem. Wykorzystam ten kocyk. Nigdy mnie tu nie znajdzie. To nie jest zabawa, Saro. Mam pomysł. Biorę arbuza i przecinam go na pół, a potem wyciągam miąższ. Wlewam do środka mleko. I kładę cienki plasterek arbuza na wierzchu. I przebijam miąższ słomką. Saro, mam coś dla ciebie. O, czemu od razu nie powiedziałaś? Wygląda pysznie. Ale dobre. A to zabieram. Nie wierzę, że się udało. W końcu chwila dla siebie. Teraz sama mogę się napić. Momencik. Czas na mycie zębów. Będę w pobliżu. Ta, jasne. Na pewno będę myć zęby. Zdecydowanie wolę jeść pianki. Ale smaczne. Saro, co ty robisz? Myj zęby. Ale z ciebie nudziara. No dalej. Zadowolona? A teraz nić dentystyczna. Nie, nie potrzebuję. To nie czas na dyskusję. Chociaż mogę zrobić z tego zabawę. Kładę na stole owalny kartonik, a potem przyklejam do jego brzegów pianki i na chwilę odkładam. Teraz odrobina kreatywności. Namaluję hipopotama. Będzie śliczny i kolorowy. Kontury obrysuję czarnym markerem. A kiedy malunek wyschnie, przykleję do niego kartonik z piankami. To będzie buzia hipopotama. Następnie włożę kawałki zielonej krepy między pianki. Tak się używa nici dentystycznej. Wow, ale super! Spróbuj sama. W ten sposób? Udało się! Musimy posprzątać dom na błysk. Jestem zajęta. Kręci mi się w głowie. O nie, mój balon. Muszę go złapać. Wow! Wracaj tu.
Ja to zrobiłam? Ups! Później się z tego pośmiejemy. Muszę lecieć. Narka! A, to nie tak miało być! Przestań. Posprzątaj to. Chwila. Zobacz, to trójkąt. Mam pomysł. Wrzucę do garnka cukier i go podgrzeję. Chcę, żeby się skarmelizował. Idealny kolor. A teraz dodam sodę oczyszczoną. Kiedy już się wymiesza, wyłożę wszystko na papier do pieczenia i lekko docisnę garnkiem. Użyję foremki do ciastek, żeby wyciąć kółko, a w środku zrobię trójkąt. To ciasteczka dalgona. A co to? Jeśli wyjmiesz trójkąt bez połamania ciasteczka, dostaniesz pianki. A jeśli nie, będziesz musiała zjeść paprykę. Że co? Czas start! Mówisz serio? To chyba nie jest trudne. Muszę tylko się skupić. Ha! Łatwizna! I to ma być wyzwanie? Zobacz, udało się! Dostaję pianki! Dobra robota! Mój balonik! Co robisz? O, moja kanapka! Trudno, nadal będzie dobra. Nic jej nie jest. Nie jedz tego. Oddaj. No dobra. Co za obrzydlistwo i jaki bałagan. Musisz po sobie posprzątać. Wstawaj. Właśnie tak. Włóż to. Jak ty to zrobiłaś? Serio? Jak? Do roboty. No już. To nie fair. Ile tego jest? Już mnie to nudzi. Fatalna sprawa. Whee! To nie jest zabawa. Przyspiesz trochę. Muszę być szybka. Szybciej. Bardzo dobrze. Jestem pod wrażeniem. Już wystarczy. Saro? O, wezmę to. Okej, wracamy do normalności. Co się stało? Nadal jestem głodna. Chcę jeść. Okej, zaraz coś przyrządzimy. Włożę chleb z serem do gofrownicy. Dodam trochę pomidorów, bazylii i cebuli. A teraz położę kolejny plasterek sera i drugą kromkę chleba. Kiedy się przerumieni, można go wyciągnąć. Proszę bardzo. Wow, ale pychota! Dzięki! Grzeczna dziewczynka. Brum, brum! A masz! Wygląda smacznie. Nie! Hej, to moje! To nie jest jedzenie. No dobra. Mam jeszcze to. Zabieram. Nie? Nie powstrzymasz mnie przed jedzeniem. Puszczaj. Pozbieram to. Nie możemy robić bałaganu. Czekaj. Wpadłam na pewien pomysł. Wrzucę do garnka trochę cukru z wodą i podgrzeję, aż powstanie karmel. Teraz zanurzę w nim plasterki pomarańczy, a także kawałki innych owoców. Zobacz, co mam. Pyszne owocowe lizaki. To będzie mogła zjeść. Wow! Którego mam spróbować najpierw? Smakuje wspaniale. Może zrobisz więcej? Mam swój własny pomysł. To może zaboleć. Nie. Muszę przyrządzić Sarze przekąskę. Kawałki owoców się sprawdzą. Mała je za dużo słodyczy. Lepiej to schowam. To chyba dobre miejsce. Na pewno tu nie sięgnie. Jestem głodna. Mam dla ciebie owoce. Co? I to wszystko? Nie chcę ich. A gdzie słodycze? O, czekolada. To jest to.
O, puste! Musi tu być coś jeszcze. Jestem pewna. Spokojnie, znajdę to. Spójrzmy. Nie, tu nie. Aha! Trochę wysoko. Potrzebuję nowego planu. Już wiem. Wykorzystam to krzesło. Spokojnie. Okej, bez gwałtownych ruchów. Mam je! Wow! Mam cię? Wszystko okej? Tak, okej. Oddawaj słodycze! Nie. Spójrz na ten bałagan. Może uda mi się z tego zrobić przekąskę. Już wiem. Wsypię płatki do miski, a następnie dorzucę cukierki. Dodam też inne płatki i cynamon. I jeszcze wiórki kokosowe oraz roztopione masło. A na koniec miód. Teraz wszystko wymieszam. Wygląda nieźle. Przełożę łyżką do naczynia i wyrównam. A potem upiekę w piekarniku. Kiedy ciasto będzie gotowe, pokroję je na kawałki. Ale to było proste. Proszę, Saro. Zrobiłam coś dla ciebie. O, pięknie pachnie. Jak coś słodkiego. To jest coś słodkiego. Chcę spróbować. Rewelacja! Jesteś najlepsza! Przez chwilę było miło. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział. Kiedy dzieci nie jedzą brokułów, nie chce im się spać, albo pielucha bardzo śmierdzi, nie potrzeba superbohatera, tylko superniani. Nieważne jak poważny problem, zawsze jestem gotowa. Do dzieła! Wow, ale tu ciemno. Gdzie jestem? Co to za hałas? Kto tam? Chcę do mamy. To takie smutne. Uwielbiam komedie romantyczne. Coś jest nie tak. Pora wkroczyć do akcji. Lśniąca moneta. A? Co to? Mój szczęśliwy dzień. Wow. A ty to kto? Mogę chipsa? Tak nie można. Uciekaj stąd, mała. Musiałam spudłować. Co jest? Czad. Mam cię. Co się stało? O. Wow. Niesamowite. Szóstka z matematyki. Mama się ucieszy. Pora na nagrodę. Zasłużyłem sobie. Co ty robisz? Pokaż no sprawdzian. Dobrze mi poszło. Co? Zobaczymy. Twój wynik, Matthew. To niemożliwe. Jedynka. Tak, akurat. Zmienię ją. Szóstka brzmi rozsądnie. Wow, jestem genialny. I po co się uczyć? Kłamiesz. Dobra, nakryłaś mnie. Może szóstka za wysiłek? Zbrodnia nie popłaca. Musisz się pouczyć. Co za nuda. Twój wynik, Matthew. Znów jedynka? Przecież się uczyłem. Poprawię to. Nie, Matthew. Tak nie wolno. Musi wszystko psuć. Wiii! Ta deska jest super! Co za bałagan. Wybacz, dinozaurze. Nic dziwnego, że wymarłeś. O, auto, moje ulubione. Nom, 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 nom. Nie! Nawet odprężające. To autko jest jak burger. Zeżryjmy go. Wow, co to jest? Jaki lśniący. Muszę go mieć. Prawie. Zaraz. Chcę autko. Może to zadziała. Teraz dosięgnę. Samochód będzie mój.
Nie dosięgnę. Jestem za niski. W końcu się przydadzą. To wystarczy. Już tak blisko. Już go czuję. Jeszcze trochę. Mam go. Wow, ale super. Wow. Matko droga. Ile tu pajęczyn. Mało brakowało. Już nie mogę się doczekać. Brum, brum. Nie! O nie, muszę się spieszyć. To musi poczekać. Mam cię. Uratowałaś mnie. Moje autko. Fuj. Błah. Obleśne. Co za bałagan. Jak to się stało? Lepiej posprzątam. W końcu mam supermoce. W mig się z tym rozprawię. Umywalko, teraz ty. Proszę, aż się błyszczy. Ciężka robota. Układamy naczynia. I gotowe. Pora na śniadanie. Pyszna micha płatków. Hono tu. Zaraz wrócę. Jak mały chłopiec może tak bałaganić? Szaleństwo. No cóż, do roboty. To do śmieci. A teraz ubrania. Ach, relaks. Czas dla siebie. Ale jestem zły. Czemu to się dzieje? Chcę pójść na tę imprezę, ale nie w takim stanie. To niesprawiedliwe. Co się stało, Matthew? Dzisiaj impreza, zobacz. Muszę coś z tym zrobić. I już nawet wiem co. Pora na przemianę. Przemianę? Nie ruszaj się. Zrobię cię na bóstwo. To zdejmujemy. Te są lepsze. Tada! Super! Co za słodziak. I przystojny do tego. Siema! Ehem. Hej, dziewczyny! Patrzcie na Matthew. Wow! Cześć, zatańczymy? Świetne ruchy, Matthew. Pamiętaj, bądź silna. Poczuj tę mułę. Jestem maszyną. Tak, milutko, lubię. Co za trening. Hejka. Wow, jaka silna. Też tak potrafię. Nie tak szybko. Najpierw to. Pewnie. Jak wyglądam? Świetnie. Uhu, jedziemy. Najpierw hula hop. Obczaj to. Okej, jeszcze raz. Ruszaj biodrami. Wow. Co ty na to? Ale czad. To łatwe. Halo? Tak, proszę o wyzwanie. Nie wierzę. Zobacz to. A teraz coś innego. Chcę czegoś spróbować. Jakie ciężkie. Pomożesz mi? Zobacz, ja ćwiczę. Czuję, jak mięśnie się napinają. To wygląda fajnie. Jakie ciężkie. Nie wytrzymam. Uważaj. Prawie wylądowała na palcach. Może ja to wezmę. Musisz wyrobić sobie mięśnie. To wymaga czasu i ćwiczeń. Wow. Zagrajmy.
Leci! Świetny rzut! Łap! O! Spróbuj złapać to! To miało boleć? Okej, czyli gramy na serio. To przypadek, naprawdę! Gotów? Nie ruszaj się! Zaraz! Nie! To nie było fajne. Wolę pograć w ping-ponga. Zróbmy coś ciekawego. Szybciej! Z drugiej strony! Wygrałem! Gdzie ona poszła? Chyba mamy wolne! Mój ulubiony napój! Nieźle! Nie mogę się doczekać! Pyszności! Hej! Co wy robicie? Wybierzcie liczbę! Przepraszam! Szybciej! Nie mamy całego dnia! Weźmy trójkę! Świetny wybór! O, płatek śniegu? To jest na czas! Trzeba działać! Będzie fajnie! Zacznę od prostego kształtu i dodam detale! Okej, teraz kolejny! Podstawa będzie taka sama, ale w środku dodam zygzaki! Wygląda dobrze! Okej, co dalej? Tym będzie więcej szczegółów! Podobno każdy płatek jest inny! Myślę, że poszło mi całkiem nieźle. Ciekawe, jak Justin sobie radzi. Cii, próbuję się skupić. Czas ucieka. Chwila, już! Ups, to był wypadek. Przepraszam. Zalałeś całą kartkę. Zniszczyłeś mój rysunek. Wybacz. Ale z ciebie nie zdara. Hej, patrz. Coś się dzieje. Zdmuchnę to. Wow! Zaraz, co jest grane? Justin? Gdzie jesteś? Ups! Ale zimno! Co ty nie powiesz? Gdzie jestem? Też chciałbym wiedzieć. W kwietu od lat. Zaraz się przeziębię. Mogę to pożyczyć? Chwileczkę, wielka stopa! A, człowiek! Nie uwierzysz, co się stało. Nigdy już nie wyjdę na zewnątrz. Dzięki, zimno. Przynajmniej masz nauczkę. Nie czuję twarzy. Jesteśmy niczym para kochanków artystów. Tyle, że to ja jestem Julią, a ty moim Romeo. Co ci mówiłam o gapieniu się? Znowu chcesz dostać w nos? Tylko zerkałem. Otwieraj. O nie, proszę, ty otwórz. Dobra. Biorę pisaki. Możesz wziąć farbki. Prezent od Luny! Że co? Oto kolejne wyzwanie. Nie ma nic bardziej romantycznego od bukietu róż. Wow, to musi być przeznaczenie. To dla ciebie, kochana. Moje ulubione. Życie z tobą to bajka. Nigdy cię nie opuszczę. Tylko ty i ja, na zawsze. Co się dzieje? A tobie co znowu? Rany, ale dziwak. Jak ona ze mną flirtuje! A psik! Ty to jednak jesteś wspaniała! Chyba się przeziębiłam. Wow! Ale mi się kichnęło! Ciekawe, jak im pójdzie tym razem! Nic mi nie jest! A psik! Możesz mnie następnym razem ostrzec? Moja kartka! Patrz, co narobiłaś! Zaraz! To nawet jest niezłe! Świetny pomysł! Rozmarzę farbę pędzelkiem na kartce. W różnych kierunkach. Będzie to wyglądać jak płatki kwiatów. Ładnie! Namaluję ich więcej. To całkiem przyjemne zajęcie. Dobra, teraz pora na łodygi. To będzie jeszcze łatwiejsze. Wystarczy namalować cienką linię. I jeszcze listki. Świetnie! Teraz podstawa kwiatka. Kilka detali i gotowe! Jak ci się podoba? Ja miałam drobne trudności. To nie jest moja najlepsza praca, ale w końcu minimalizm jest w modzie, no nie? Przyznaj, że ładne. I zwycięża Chris!
Tak, wiedziałem! Okej, teraz albo nigdy. Dam radę. Luna? O rany! A miało być tak romantycznie. Chyba mam alergię czy coś. Wiewióra, lepiej odda mi mojego loda. Oddawaj to ciastko. O tak, pora na malowanie. Jestem prawdziwym artystą. Najlepszym w tym biznesie, ale super. O nie, poplamiłem jej laptopa. Dobra, zaraz to wytrę. Rozmazuje się, tylko nie to. Jest jeszcze gorzej niż przedtem. Wszystko stało się różowe. Ale będzie wściekła. Hmm? Obudziła się. A co ty wyprawiasz? Co się tak na mnie gapisz? Dziwny jesteś. Coś mi tu nie gra. Zaraz. A, mój laptop! Co tu się stało? Pomalowałeś go na różowo. Hmm? A to co? Słomka? Moment, wiem jak to naprawić. Dobra, tu jest mój biedaczek. Będziemy potrzebować więcej farby. Dokładnie, więcej, a nie mniej. Biała i żółta, i trochę fioletowej. Ładnie, nie? Może jeszcze odrobina tej beżowej. Teraz pora na moją słomkę. Trzeba rozdmuchać nasze kolory. W ten sposób rozprowadzimy farbę. Jeszcze trochę. Podobają mi się te kolory. Tworzą ciekawą mozaikę. Wow, wygląda jak prawdziwe dzieło sztuki. Piękne, przypomina morskie fale. Wyszło naprawdę świetnie. Wow, jej laptop jest teraz super. Majsterkowania czas. Coś jest nie tak. Nie chcę się przykręcić. Pomożesz mi, Jasmine? No, spróbuję. To będzie niesamowite. Co z tym jest? Patrz! Wow! To był rysunek! Hej, co się dzieje? Czyje to ubrania? Dobrze wyglądam! Wow! Totalnie! Urocze! Spójrz tam! Cześć, skarbeńki! Witajcie w wyzwaniu rysunkowym! To moja mama, a to mój tata! No i ja! Jeszcze raz! Mama i tata są z Ameryki, a ja jestem z Francji. Oto moja rodzina. Zostałam adoptowana. Będę mogła teraz oglądać swoją rodzinkę każdego dnia. Położę to tutaj. Jestem szczęściarą. Czyż nie wyglądają cudownie? Wracam do pracy. Kogo by tu dzisiaj zawiesić? O, witajcie, kochani. Cześć, mamo. No hej. Jak tam moje dzieciaczki? Dostałem 6. Wspaniale, synku. Jesteś taki bystry. Mam to po tobie, mamusiu. Chodź tutaj. Niech no cię pochwalę. Zasłużyłeś na nagrodę. To dla ciebie. Dzięki, mamo. Tak, trzymaj, skarbie. A jak tam u ciebie, Ashley? Mi też przydałoby się trochę kasy. Pokaż w takim razie swoje oceny. A czy to takie ważne? Niech będzie. Zadowolona? Co? Pała? Czy ty to widzisz? Nie mogę w to uwierzyć. To lepiej uwierz, kujonie. Za taką ocenę nie dostaniesz ani grosza. I tak mi nie zależy. Spadam stąd. Co za lipa? I jeszcze jestem spłukana. Przynajmniej mam darmowe picie. O, co jest? No dalej, czemu nie działa? Co za dzień? O, picie mi się skończyło. O, chyba mam pewien pomysł. Pora otworzyć własny interes. Proszę, zapraszam ponownie. Następny. Wow! Czemu mnie to w ogóle nie dziwi? Nielegalna działalność handlowa. Już ja się tym zajmę. Te mentosy załatwią sprawę. Dzięki. Już podaję kole.
Co jest? Nie! Lepiej stąd wyjdźmy! Mamusiu, ratunku! Chwila, wracajcie! Powinnam była się domyślić. Chyba musimy sobie poważnie porozmawiać. To co, dzisiaj o 6? Jasne. Co? To pa. Nie mogę uwierzyć, że David mnie zdradza. Ugh! Koniec z nami. A Ava dostanie nauczkę. Myśli, że jest taka idealna. Tylko jak jej to dopiec? O, już wiem. Najlepiej trzymać się klasyki. Prosta pułapka za sznurka. I gotowe. Ach, tu jest ta książka. No to zaczynamy. Ale będzie draka. Muszę to uwiecznić. Witaj, Ava. Jak się dziś miewasz? O, cóż to za interesująca książka. Jest bardzo ciekawa. Chcesz zobaczyć? Na przykład to. Wow. No dalej. Kompletnie mnie wciągnęła. Proszę. Zaczynamy. O nie. Nie. Stój. Wow. No to mam przechlebane. Czy to twoja sprawka? Oczywiście, że nie. To pewnie Ava. Mamo, przecież ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobiła. Czy to prawda? Nie, to nie ja. Doigrałaś się. O, wszystko wytłumaczę, kochana mamusiu. Jak widzicie, to równanie jest piekielnie ważne. Wow, niesamowite. Co za dar nauczania. No da. Zabierzcie mnie stąd. Matematyka jest wspaniała. Potrzebuję więcej miejsca do pisania. Gdzie to ja? A, tak. Co za geniusz. Kristo jest jednak alekujon. Niebywałe. Nie wierzę, że jesteśmy rodzeństwem. To proste. Aby uzyskać wynik, wystarczy odjąć funkcję wykładniczą. Rany, komu w ogóle potrzebna jest matma? Dość. Ej, Einstein. Słucham. Skończ już lepiej. Ten twój wykład nikogo nie interesuje. Musisz się trochę wyluzować. Że niby co muszę? To będzie o wiele ciekawsze. Kto chętny na lekcję o grach? O, tak! Ale musimy się uczyć! Łapcie! To jakiś skandal! Nawet się nie waż! Za późno, dziadku. Przepraszam. O nie! Moje równania! To się dzieje naprawdę! Taką lekcję to ja rozumiem. To co, gramy? Brzydzę się tym. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Spróbuj, spodoba ci się. Uhu! Brawo, Ashley! Dzięki, dzięki. Masz powiedziane. Mamo, to ja, twój synuś. Musisz to zobaczyć. Co się tutaj dzieje? O-o! Całe szczęście, że już jesteś. Witaj, skarbie. Niedobrze. Daj jej nauczkę, mamo. Mamo! Uważaj! Z lewej! Tak! Nie! Mamuś! Ja już sam nie wiem. Znaczy... Ashley? Aha, czyli jednak. Co to za granie na lekcjach? Nene! Nie, tylko nie to. O, cholipka. Co? To znacznie lepsze od tych równań. Mamo! Mamo, jesteś tu? Mamo! Juhu! Nigdy jej nie ma, kiedy trzeba. Zobaczmy, co tam ma w komputerze. Tylko, że nie znam hasła. Lepiej na nią poczekam. Uch, ta guma nie ma już smaku. Może dołączyć do reszty. Ojej, jak słodko. Moja kochana mamusia. Co mówisz? Jestem twoim ulubionym dzieckiem? Och, zawsze wiedziałam. O, spójrzcie. Jestem dyrektorką. Marsz do klasy. Robimy selfie. Nawet mi pasują. Hm?
I jeszcze to. Jestem taka mądra. Wszyscy pękną z zazdrości. Co to było? Odpowiedzi? Odpowiedzi z wszystkich testów? Tak, ale trafiłam. Zapraszam do zakupu. Dawaj, dawaj! Trzymaj, nasz klient, nasz pan. Dzięki. O nie, mamo, to nie tak jak myślisz. Czyżby? Muszę lecieć. Ashley! I nawet się do mnie uśmiechnął. Nie żartuj. Proszę o spokój. Dzień dobry, proszę pani. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na sprawdzian. Zaraz zaczynamy. Kogoś tu brakuje. Gdzie jest Ashley? Nie mamy pojęcia. Jak zwykle. Siema, Gamonie. Tęskniliście? Co ty na sobie masz? I znowu jesteś spóźniona. O co tyle krzyku? Przecież jestem, nie? Co za brak manier? Jakiś problem? Nie. To co tam dzisiaj bezgrzemy? Miarka się przebrała, Ashley. Dzwonię po twoją mamę. Halo? Mam tu pewien problem. Chodzi o pani córkę, jak zawsze. Proszę spojrzeć. Hej, Ashley. Hej, Ava. Hej, mamo. Chcę tylko wyrazić swoje wnętrze w unikalny sposób. Co w tym złego? Gdzie jest jej mundurek? Już rozumiem. Zajmę się tym. Świetnie wyglądacie, dziewczyny. Niezła stylówka. Nie podoba mi się to. A mi nawet pasuje. Zobacz lepiej tam. Patrz. Czy to konieczne? Wygląda pani wspaniale. I jak? Dzięki, mamuś. Buziaki. Muszę poszukać nowej pracy. Och. Co teraz? O, jaki słodziak. O. Spójrz na te przybory do malowania. Ale ekstra. Patrz. Ja też takie mam. Czekaj, musimy zakręcić kołem. I niebieski. Zakaz używania rąk? To jakiś nonsens. Mus to mus. Pędzelki gotowe. Żadnych rąk. Mam pomysł. Użyję wszystkich kolorów. To w końcu jednorożec, prawda? Niech dzieje się magia. Początek będzie chaotyczny. Wierzę, że się uda. Szczęka już mnie boli. Żadnych rąk? Żaden problem. Nie o to mi chodziło. To wygląda jak plama z błota. A jak tam u ciebie? Wybrałam nieco inne rozwiązanie. Ciężko jest tym wycelować. Okej, jeszcze trochę. Kto by potrzebował siłowni przy takim wysiłku? Idzie jak z płatka. Patrz na te paski. Skończyłam. A rezultat? Przepiękny. Jest śliczny. Tęczostyczny. Szczególnie w porównaniu z moim. Tę rundę na pewno wygram. Ja chcę to otworzyć. O rany! Niewiarygodne! Patrz! Co? Nic nie widzę. Ha! Ale dałaś się nabrać. Najstarszy kawał świata. Ha? Gdzie to się podziało? Trzeba było ze mną nie zadzierać. O, farbki. Fajnie. Ej no! Zniknęły. Dziwne. Chris, podwędziłeś moje farbki. No pewnie, że tak. Doigrałeś się. Dość! No, i o co jej chodzi? Oto wasze kolejne zadanie. Och, ale ciężki. Narysujcie arbuza. Bez farbek wiele nie zdziałam. Oddawaj te farbki. Zapomniałaś o magicznym słowie. Pora zacząć moje arcydzieło. Będziesz malował palcami? Prawdziwy artysta nie potrzebuje wiele, by móc tworzyć. Co ty nie powiesz? Coś czuję, że będzie z tym problem. Ciekawe.
Ciekawe, jak idzie Chrisowi. Co on wyprawia? Może jeszcze nie wszystko stracone? Pozwolisz? Hej, jak śmiesz! Spokojnie, wzięłam tylko kapeczkę. Przesunę pędzelkiem po tych kropkach i namaluję półkola. Dzięki tym kolorom otrzymam kawałki arbuza. A teraz reszta. Aż się głodna zrobiłam. Gotowe. Ci, przeszkadzasz mi! Hej, czas minął. Jak? To jakaś łódka? Luna wygrywa kolejną kategorię? Wow, drugi raz z rzędu. I to się nazywa nagroda. Chyba nie zjesz wszystkiego sama. Chcesz trochę? O tak, proszę. Uwielbiam arbuza. To wszystko? Doceniam gest. Wow, pełna profeska, co? Do czego one służą? Patrz! Powinniśmy zakręcić kołem. Czerwony! Mamy mieć zamknięte oczy? To przecież niewykonalne. Ale co nam szkodzi spróbować? Raz, dwa, trzy, start! Wow! Do roboty! To chyba wyglądało jakoś tak. Nie wychodzę poza linię? Może nie będzie aż tak źle? Zawsze zaczynam od twarzy. A potem reszta. Oby to był niebieski. Wow, naprawdę się stara. Skoro i tak nie patrzy, że nie wyda się to zrobić z zamkniętymi oczami. Od razu lepiej. Chyba idzie mi całkiem nieźle. A co tam u Eni? Ty mała oszustko, łamiesz zasady. No, ale ty też. W sumie... racja. Dobra, zróbmy to jak należy. Start! Nawet nie mam pojęcia, co robię, ale zapowiada się arcydzieło. No i rzeczywiście. Gotowa? Wow, przewracamy na drugą stronę. Super! Patrz! O! Ach, nieważne. Naprawdę wygląda jak sama wiesz co. Próbujemy? Musimy. Nie może być aż tak źle. Pachnie kapitalnie. Ale smakują... niezupełnie. Wszystko okej? O, okropność. A jak twój? Zobaczmy. O, rany. W sumie nie najgorzej. Chcesz trochę? No dobra. Dzięki. Spróbujmy. Pycha! Nigdy nie oceniaj książki po okładce. Hau, hau! Bądźcie grzeczne. Jaka ona słodka. Hej, tato! Dobrze się bawisz, kochanie? Chwileczkę. Siemanko. To jest miejsce tylko dla jednego wąsacza? Czyżby? Chodź, córciu! Nie ma mowy! Ja ją zabieram! Nie, wcale nie! A właśnie, że tak! Jak to działa? O, a to co? O, portfel! Byłaby szkoda, gdyby coś się z nim stało! Nikt nie widzi. To jest to. Co my tu mamy? A to co? Prawo jazdy. Wolałabym kartę kredytową. Znalazłam coś. O to mi chodziło. Mam pomysł. Zrobię coś ładnego. Wow, to działa. Jakie fajne. Ale nie wystarczy. To wielki projekt. Nudne te banknoty. Nie mam papieru. I co teraz zrobię? Zaraz, już wiem! Prawo jazdy! I tak ma dziwne zdjęcie! Mam! Ha, ha. O, ukończyłam swoje arcydzieło! O, cześć, tato! Cześć, a to co? Kocham cię! Oj, to miłe! Ewa, co zrobiłaś? Zrobiłaś serce z pieniędzy? O nie! Czy to moja kasa?
Uff, ulżyło mi. Spoko, to pieniądze Jeffa. Hej, zapodziałem portfel. To będzie świetne. O co ci chodzi? Zaraz. Nie, to nie jest prawda. Moja kasa, kochane banknoty. O czym nie wierzę? To twoja sprawka? Zuch, dziewczyna. Zrobiłam z nich obrazek. O, to słodkie. A moja kasa? Och, te dzieci. Niedobrze. Fatalnie. Spójrzcie. Zniszczony. Jestem spłukany. O! To bolało. Chyba nie zna się na sztuce. Jestem z ciebie dumny. Ale trzeba to naprawić. Oj, co się stało? Miałem koszmar. Moja kasa przepadła. Ha? Dziwne. Kawy? Spokojnie, Ewa. Mój portfel. Czy się uda? Martwię się. Uff, mam je. Są całe. A już się bałem. Niesamowite. Dobra, lecę. Do zobaczenia. Pa, miłego dnia. Uff, o mały włos. Nigdy więcej tego nie rób. Ile tu aut? Co jest? Proszę pana, zapraszam. O-o, o co chodzi? Tak jest, proszę się zatrzymać. Coś się stało? Poproszę dokumenty. Jasne, proszę. Co to? Nie rozumiem. To kawał? To zabawna historia. Znów jest ranek? Chcę spać. Dzień dobry. O, to twoje śniadanko. Fuj, nie zjem tego, ble. A sok pomidorowy? Jest bardzo zdrowy, trochę pikantny. Ja też się napiję. O, pycha. Nie przekonasz mnie. Nie, nie chcę. Chodź, łyczek. Muszę. Rozmiękły. Daj mi to. Wspaniałe. Samolocik. No co ty? Jak to? Chodź tu. Nigdy. Nie uciekniesz? Mylisz się. Wow, nie jestem w formie. A zaraz, muszę odsapnąć. Nie odpuszczę, wierz mi. Gdzie on jest? Tato? Na pewno tu jest. Mam złe przeczucia. Siadaj. Nałożę koszulkę na krzesło. Teraz nie uciekniesz. Tak nie wolno. Zapamiętam to. Wracajmy do rzeczy. Zjedz śniadanie. Otwórz buzię. To poniżające. Pamiętaj o soku pomidorowym. Ach, co za zapach. Proszę, pij. Ble, ohyda. Dzień dobry. Co za piękny dzień. Hej, Jeff. A, śniadanie. Najważniejszy posiłek dnia. Sprawdzę swoje wiadomości. O, ciekawe. Chcesz jeszcze? Nie, ani kęsa. O, chwileczkę. To niedobre. Co się tu dzieje? No. Pora na zemstę. Muszę zadzwonić. O, mój telefon. Kto dzwoni o tej porze? Halo? Głuchy telefon. Halo? Proszę mówić. Halo? Wreszcie sobie poszedł. Udało się. Psst, Ewa. Tak? Co tam? Widziałaś? Cuksy? Dawaj. No jasne. Uwolnię cię. Wiedziałam, że jesteś spoko, Jeff. Wolność! Smacznego. Ma za swoje. Halo? Kto tam? Halo? Bardzo dziwne. Zupełnie jakby to było celowe. Bu! Mam cię. Jeff, co tu robisz? Zlękłeś się. Dałeś jej słodycze? Ładna sukienka. Ewa, balony. Super! Juhu! Niesamowite! Wiem, co nie? Co za wspaniały dzień! Na co czekamy? Nadmuchajmy je! Wybierz któryś? Jest ich tak wiele!
ścigajmy się! Nie wygrasz! Nie mogę! Widziałeś? Ha! Śmieszne! To chyba wadliwy balon! Wezmę inny! Pomogę jej! Podmienię balony! Udało się? O! Spójrz! Robi wrażenie! A to co? Jaki długaśny! Nie nadmucham go! Nie musisz? Mam pompkę! Zaoszczędzimy czas! Popatrz! O! Jak rośnie! Jest wielki! Co ty na to? Fajny, co nie? Teraz ten! Teraz ten! Powoli? To nie koniec! Jeszcze niespodzianka! Wow! Jesteś zdolny! Obrót i zagięcie? Piesek! Ha, mam pomysł! Ho, ho! Przestań, tato! Marzę o zwierzątku! Ho, ho! Patrz, zrobię coś jeszcze! To niespodzianka! Widzisz? Piracki miecz! Marzyłam o takim! A masz! A masz! Myślisz o tym, co ja? O tak! Co tak słabo? Daję ci fory! Bzdura! Postaraj się! Halo? A to co? Nie wiem, pójdę sprawdzić. Halo? Ktoś tam jest? Jakaś paczka. Dziwne. Pokaż ją! Używałaś mojej karty kredytowej? Nie, otwórz. Co jest? A to co? Przekonajmy się. Ha, nic nie robi. Czekaj, wiem, użyję pensety. Słusznie, kochanie. Dalej. Najpierw ja, powyciągamy kości. Tak, żeby pies nie widział. Twoja kolej. To stresujące. Wow, bałem się. Jest groźny. Ani śladu lęku. Uf, udało się. To straszne. Mam. Teraz ty, mała. Zostały tylko dwie. Pies nie zauważył. Trzymaj kciuki. Dopadł mnie. Tak, wygrałam. Zerwał się. Co? Prosto w twarz. Nieźle, Jeff. Uważaj, tato. Jak to rozwiązać? Cześć, tato, zobacz! Daj mi chwilę! Czekaj, co tam masz? Momencik! Teraz lepiej! A, no tak! Uwielbiam imprezy! Nie mam się w co ubrać! Nie mogę iść w tym! O, to masz problem? Ale nie martw się! Znam się na modzie! Proszę bardzo! Dzięki, tato! Jak wyglądam? Jak włoski hydraulik! Poczekaj! Jeszcze cuksy! Świetny pomysł! Pa! Miłej zabawy! Juhu! Tyle balonów! Świetnie się bawię! Mama pozwoliła mi pić napoje, ale się cieszę! Cześć wam! Już jestem! Co masz na sobie? Jake, spójrz na to! Nie ma mowy! To zabawne! Głupio wygląda! Spójrzcie! Posikam się ze śmiechu! Hej, co wam się nie podoba? Jesteście wredni! Nie śmiejcie się! O kurczę, ale jazda! Miała wąsy! Tato, tato! To było straszne! Co się stało? Wyśmiano mnie! Było mi smutno! Nie pozwolę, by krzywdzono mi dziecko! Jestem wściekły! Hej, frajerzy! Moja córka przez was płakała! Co? Mów! Nie przeze mnie! Fajne wąsy! Chcę do mamy! Ja wam pokażę! Mój taniec! Hop, siup! Nic nie rozumiem! Przełączmy się! Kocie ruchy! Super impreza! Tak! Świetnie się bawię! Tańczymy! Piękna chwilo, trwaj! Podkręć muzykę! To niesamowite!
Jazda, jazda! Uwaga, to pan niedźwiedź szuka czegoś słodkiego. Tato, nie! Oto potwór łaskotek, gili, gili, gili! Nie wytrzymam! Bim bom! Ktoś idzie. Lepiej otworzę. Poczekaj, kotku, pora przerwać zabawę. Halo? Witaj! Jeff, za wcześnie. Mogę wejść? Cześć. Miło cię widzieć. Chodź, Ewa. Pora na nas. Przykro mi. Do zobaczenia. Nie chcę jechać. Będę tęsknić. Ja też, córeczko. Świetnie się bawiłem. O, biedactwa. A miałem nie płakać. Czuję się nieswojo. Muszę iść. Kocham cię. Gotowa? Pa, tato. Na razie. Hej, co z panem niedźwiedziem? Ewa, stój. Poszła. Zajmę się tobą. Przytulę cię. A to co? Poduszka Ewy. Chyba mam pomysł. Tak, to zadziała. Położę poduszkę. Przyszyję głowę misia. Potem obie łapki. A tu będą nóżki. O, świetnie. Jest idealny. Pokażę go Ewie. I żyli długo i szczęśliwie. Zazdro. Tęsknię za tatą. Puk, puk. Cześć, Ewa. Mogę wejść? Tato, przyszedłeś. Mam coś dla ciebie. Spodoba ci się. Mój miś. Dzięki. Okej, pora spać. Coś cudownego. Dobranoc. Słodkich snów. Cudownie. Ciekawe, co wylosujemy. Wybierzcie liczbę. 3, 1, 3, 1. Nie, nie wybieramy jedynki. Kompromis. 2. Dobra. Tak będzie fair. Pokaż, co skrywasz, dwójko. Wow, słodka owieczka. Czas start. Leci jak szalony. Biorę się do roboty. Zabrałaś wszystkie pisaki? Co to jest? Zazdrościsz. Ta, jasne. Wygląda jak prawdziwa. Patrz i ucz się. Lubisz magię? Czy to nie dla dzieci? Zaraz doznasz szoku. Czy to moje pieniądze? To wszystko, co masz? Trochę małe. Wiem. A to skąd się tam wzięło? Fajnie. Tego mi było trzeba. Położę monetę na kartce i narysuję wokół małe literki M. Okej, mogę zabrać monetę. Pora narysować twarz. I to jest magia! Dodam jeszcze kilka elementów. I gotowe! Czas minął. Pokażcie pracę. Tada! Proszę przyznać, jest urocza. Jest w porządku. Hej, dokąd idziesz? Wracaj tu. Haha, wygrałem, co nie? Tak, Justin, wygrałeś. Wuhu! Brawo! To chyba tu. Puk, puk. Dzień dobry. Panie są opiekunkami do dziecka? Zapraszam. Oto Shelly, moja księżniczka. Miło cię poznać. O, jaka przymilna. Miejmy to z głowy. Wow, co ją ugryzło? Nie chcę ich, tato. Oj, muszę lecieć. Zajmijcie się nią. Z dziką rozkoszą. Oby się zgadzało, bo inaczej... Uhu, kocham cię, skarbie. Spadam na plażę. Na pewno się zaprzyjaźnicie. Jasne, nie licz na to. Nigdy, w żadnym wypadku. Dobrze się bawicie? Uwielbiam dobre kino. Nudy na pudy. Burczy mi w brzuchu. Dajcie mi jeść.
Co? Dobrze słyszałam? Spokojnie, już pędzę. Zaraz wracam. Dokąd pobiegła? Wkurza mnie. Mam tu coś pysznego. Może schrupiasz marchewkę? To jakiś żart? No cóż. Pomidorka? Fuj. Jabłko. Może być. Apetyczne. Lubię jabłka. A, mój ząb. Dobra, o co chodzi? Czy wyglądam jak gangster? Spokojnie, dzwonię do dentysty. Nie pękaj. Mnie się to podoba. O co jej chodzi? Wszystko na mojej głowie. Oddaj to. Co ty robisz? Zaraz się dowiesz. Nie ruszaj się. Mam słabego cela, ale ćwiczyłam. Ostrożnie. Nie umiesz lepiej? Spróbuj jeszcze raz. To się nie liczy. Teraz się uda. To i tak brzydka świeca. Kiepsko ci idzie. To wina presji. Urozmaicę grę. Rzucam. Wow! Zaraz! Jak to zrobiłaś? Co się dzieje? Muszę coś zaradzić. Chodź ze mną. Nie ryzykujmy więcej. Użyjmy krajalnicy. Jabłko będzie odporne na Shelly. Położę je tutaj. Ułożę urządzenie na wierzchu. Teraz nacisnę. I mamy łódeczki. Proszę, smacznego. To było fajne. Zaraz. Na co patrzysz? To moje ciasteczka. Hej, czemu ono ma słodycze? To bardzo niesprawiedliwe. Ale dobra, sama je zjem. Nareszcie. Urodziny Shelly. Zaplanujmy przyjęcie. Czyż to nie cudowne? Uspokój się. Fajny balonik. Przystroimy pokój. I podamy pyszny tort. Wszystkiego najlepszego. To wszystko dla mnie? Wow, nie do wiary. Te ozdoby są ciekawe. To nasze dzieło. Podoba ci się? W końcu to twój dzień. Lepiej pomyślę życzenie. Już. Oby się spełniło. Uhu, impreza. Zabawimy się. Prawie zapomniałam. Mam coś dla ciebie. Sama to wybrałam. Wow, jak miło. To naprawdę dla mnie? Co to takiego? Aha, lalka. Nie trzeba było. Mówię poważnie. Ja też coś mam. Spodoba ci się. To lepsze niż lalka. Dobrze. To nic żywego? Zaczynam się bać. Co to jest? To jest... cacha! Rozmyśliłam się. Zabierz to. Ale to dla ciebie. Prezent od serca. Nie trzeba. Dzięki. Dobrze, zatrzymam to. Wiele tracisz. W twoim wieku lubiłam gilotyny. Co za wykonanie. Co? Gilotyna? Do czego służy? Dobrze, że pytasz. Pokażę ci. Oto ofiara. To jest ochotniczka. Ułóż się wygodnie. To zaszczypię. Gotowa na pokaz? Moja lalka! Tada! Tak jest lepiej. Co ja widziałam? To jest świetne! Żartujecie? Ale walnęła. Nic mi nie jest. Nic mi nie jest. I tak księżniczka ocaliła księcia. I żyli długo i szczęśliwie. Oczy mi się kleją. Co za nudna bajka. O, jaka ona słodka. Można się zakochać. Słodkich snów. Co? Co się dzieje? Czy ktoś tam jest? Shelly, chodź do mnie. Co? Odejdź stąd. Znam karate. Shelly? O nie, ani mi się waż. Pożałujesz tego. Kim jesteś? Co to? Zdejmij to. Niespodzianka. Idź sobie.
próbowałam pomóc. Jestem wściekła. Już po wszystkim. Stój, nie zostawiaj mnie. Nie chcę być sama. A, poczekaj. Chyba coś mam. Spójrzmy. Skąd to się wzięło? Co to jest? O, Chris, nikomu nie mów. Pianka do golenia? Tu może być potwór. Wiem, co robić. Szybko coś zmienię. Czy mi się uda? Patrz, co tu mam. Spray na potwory. Odstrasza je. Serio? To istnieje? Jak działa? Dość. Tam masz. Odłóż tę puszkę. Dobra, zasłużyłam na to. Myślałem, że to... Nieważne. Wybacz. Ładnie pachnie. Nie, zaraz zwymiotuję. Tylko nie nabrudź. Dobra, to zabawne. Oberwała. No pewnie. Teraz ja kręcę kołem. Co? Niech będzie. Tylko zrób to jak trzeba. Pies! To nie powinno być trudne. Chcesz mnie nastraszyć czy coś? Zaraz ci pokażę. Okej, pies. Od czego by tu zacząć? Dobrze, że jestem miłośniczką zwierząt. Zacznę od kółka. A teraz... Co dalej? Co ona tam bazgrze? To ma być pies? Już wiem! Zacznę od mniejszych kółek. Tyle wystarczy. Teraz pół kola. Dodam nos i oczy i parę szczegółów. Jeszcze ogon. Proszę, jaki słodki piesiu. Urocze, prawda? Jak to zrobiłaś? Całkiem sprytnie. A jak pani idzie? No wiesz, sztuka jest formą subiektywną. Jak zmrużysz oczy, to prawie wygląda jak pies. Ciężka runda, co? Zobaczmy, kto ją wygrał. Wow, ale się cieszę! Dostanę w nagrodę pieska? Takiego milusiego, futrzastego. Co jest? Tylko tyle? Ładne, ale wolałabym prawdziwego. Ja go wezmę? Proszę się nie krępować. Pora ponownie zakręcić kołem. Jej! Jak myślicie? Na czym tym razem wyląduje? O! Serduszka są super! No i mamy idealnych modeli. Gotowa? Raz. Dwa. Trzy. Jaki on przystojny. Zdecydowanie skradł moje serce. Jest taki śliczny. O! To przecież mój Chris. Twój Chris? On jest mój. A właśnie, że mój. Ach, chyba mają jakieś małe spięcie. Niedobrze. On jest mój i tylko mnie kocha. Hej, nie kłóćcie się, dziewczyny. Trzymaj się od niego z daleka. To raczej ty się od niego trzymaj z daleka. Hej, nie zostawiacie mi wyboru. O, magia jednorożca was zaraz pogodzi, ponieważ nic nie może się z nią równać. Już nie taki przystojny, co? Przykro mi, dziewczęta. Jest mój! Ha? On zawsze tak wyglądał? Gdzie ja miałam oczy? Ha? Och! Jakoś dziwnie się uśmiecha. Ale nie będę przecież oceniać po wyglądzie. Aha, mamy tu robotę do wykonania. Ach, racja! Hej, Luna, czy to czasem nie Chris? Gdzie? Nic tam nie ma oprócz tej łąki. Ale się dała wrobić. Zabieram to. Nie widzę go. Gdzie? Moje pisaki. O nie. Ashley, zabrałaś mi je? Nie mam pojęcia, o czym mówisz.
Chyba mnie podejrzewa. Nieładnie zabierać cudze rzeczy. Chyba będę musiała ponownie użyć magii. I co? Nadal chcesz podkradać czyjeś rzeczy? Pomocy! Ashley, chyba nie może się ruszyć. Ach, tutaj są. Dziękuję ślicznie. Bierzmy się do roboty. A więc rysujemy serce, tak? By narysować idealne serce, obrysuj je prostokątem. Po czym dodaj linię w poprzek przy pomocy linijki. Od góry aż po sam dół. Te przebiegające przez samo serce zrób wygięte. Linijka tu ci się nie przyda. Teraz użyj różnych kolorów. Ja zacznę od pomarańczowego. Potem zielony i jeszcze czerwony. Teraz popraw kontur serca. Możesz to zrobić ciemnym ołówkiem. Upewnij się, że obie strony są symetryczne. Teraz trochę je pocieniuję. Białym kolorem dodam efekt połysku. I na koniec pogrubię ramkę. Gotowe! Wygląda fantastycznie! Otrzymałam świetny efekt 3D! Okej! I odmrażamy. Ech! Ale ja nie zdążyłam niczego narysować! Oby to była dla ciebie nauczka. Spójrzcie na mój rysunek. Jak wam się podoba? Jest wspaniały, Luna. Ale super! Przepraszam za tamto. Nic się nie stało. Dla mnie? Dziękuję. Och, od razu milej się robi na sercu. Ja mam swojego Krisa! Sprawdźmy, kto teraz zakręci kołem. No dobrze. Juhu, wygrałam! I losuję kategorię. Zaraz, przecież nożyczki biją papier. Królik! To będzie dobre. Jestem pewna, że papier... Wygląda zupełnie jak królicze uszy. Mam pomysł. Zabieram się za rysowanie. Tak jest o wiele prościej. Tu będzie głowa. Teraz łapki. No i oczywiście marchewka. Teraz dorysuję oczy i buzię. Ten różowy idealnie nada się na uszy. I buzię. Marchewkę też pokoloruję. Jeszcze odrobina zielonego i króliczek gotowy. Wyszedł super. Wow, faktycznie. Muszę się pospieszyć. Nie radzę sobie najlepiej pod presją. Przynajmniej jest marchewka. Wow, znowu wygrałam. O tak, o tak. Uspokój się. A to co? Bukiet marchwi? Przynajmniej nie żałuję, że przegrałam tę rundę. A pani może poprawi się wzrok. Czas na kolejne wyzwanie. Wybierzcie liczbę. Gramy? Wygrałam! Jedyneczka! Zobaczmy, co się za nią kryje. Śliczna sukienka! O, ładna! Dam radę! Potrzebuję wszystkich kredek! To pomysł godny geniusza! Powinienem projektować sukienki! Może uspokój się trochę? O, racja! Powodzenia! Nie wiem, czy to przejdzie. To ostatni krzyk mody. Ta, jasne. Chyba przegram tę rundę. O, biurko! Ale bałagan! Myślisz, że będę miał kłopoty? Lepiej to zmyję. Nie schodzi. Przejmocniej. O, chwila. Zeszło. Jak nowe. Daj mi to. Mam pomysł. Położę na rysunku szablon. Teraz wklepię w niego farbę. Użyję do tego różnych kolorów. Wygląda jak tęcza. Coś z tego będzie. Prawie koniec. Mogę już zdjąć szablon. Wyszło całkiem fajnie. Muszę iść na manikir.
O, zaraz, skończyliście? Będzie pani pod wrażeniem. Ja zgubiłem rysunek. Jasmine wygrywa tę rundę? No pewnie. Nieźle, sam bym ją nosił. Mamy kolejne wyzwanie. O, farba i gąbki do makijażu. Jakie miękkie. Może powinnam nieco przypudrować nosek. O, zdecydowanie by mi się przydało. No, mi też. Oskar, patrz, koło. Zatrzymało się na gąbce do makijażu. Jej, i mamy tu te długaśne płótna do malowania. Okej, wszystko chyba gotowe. A jak z rękami? No nie, żadna z nas nie może ich używać. Bierzmy się za malowanie. O, moja głowa. Auć. Okej, musimy chyba bardziej uważać. Dobra, ja nałożyłam trochę żółtej. Przycisnę gąbkę do płótna tak, by namalować prostą linię. Ja chyba zacznę od tej niebieskiej. A swój obrazek rozpocznę z tej strony. Teraz dodam nieco pomarańczowego. Pora na różowy. Pokoloruję nim tę stronę obrazka. Będzie mi jeszcze potrzebny zielony. Fajna zabawa, to nie, Lexi? Dobra, wracam do malowania. Ten zielony dam tutaj. Muszę zmieszać te wszystkie odcienie razem. Jest! Moje różowo-niebieskie ombre gotowe. Wow, piękne. I ma takie kojące działanie. Uff, ja też już skończyłam. Trochę się przy tym narobiłam. Wow, to nieco inne od mojej pracy. Wow, widziałaś, co namalowałam, Lexi? Spójrz tylko. Tak, tak, jest świetne, Sky, tylko... Wow! Jak udało ci się to stworzyć? No, dzięki. Dokładnie tak, jak sobie to wyobraziłam. Teraz już nie wiem, czy moje mi się w ogóle podoba. Nie przejmuj się. Możesz to zawsze ulepszyć. Użyjemy stokrotki. Położymy ją dołem na twój obrazek i nabierzemy trochę białej farby na gąbkę. Teraz obmalujemy dookoła cały kwiatek. O, wow! Zróbmy kolejny, o tutaj. Wow, Sky, cudowny pomysł! Uwielbiam ten obrazek! Spójrz na te wzory od płatków! Są śliczne! Nie ma za co. Cieszę się, że mogłam pomóc. Ciekawe, co teraz? Nie tak szybko? Jak ręce kołem? Gdzie się zatrzyma? O, ptaszek! Jak słodko! No, ruchy, ruchy. Tak, tak. Nie przepadam za farbkami, ale spróbuję. Wyobraź sobie, że jesteś pośród natury. To klucz do sukcesu. Teraz trochę czerwonego. O nie! I cała praca na nic! Zetrzeć też się tego nie da. Ach, niech pani sama spojrzy. Jest tylko jeden sposób. Zemsta! No i patrz, co narobiłaś. Trzeba było nie ruszać kartki. Co ja mam powiedzieć? A to moja wina? No, a czy ja? Chwila. Wprawdzie nie pochwalam wandalizmu, ale to podsuwa mi pewną myśl. Powinno się udać. Tutaj dam trochę czerni i namaluję dzióbek. Teraz nóżki. I zaczyna to wyglądać jak ptak. No i proszę, ptaszek jak malowany. Dzięki twojej pomocy. To oszustwo, ale podoba mi się. Mój nie jest taki ładny. Pokaż. Skoro pani nalega? Chyba mamy zwycięzcę. Tak! Och, cześć, maluszku. Czuję się jak królewna Śnieżka. Wow! Mogę pogłaskać? Sio, to moje ptaszynki. Też mi coś. Owe dziewczyny, cieszcie oczy tą kiecką. Spójrzcie na te diamenty. Wasza kolej. Chyba dam radę. W końcu to ma zaczerwieni. Myśl, Ashley, myśl. Jennifer prawie skończyła. Chyba muszę się postarać. Wygląda jak zarys sukienki. Teraz nogi. Cała magia tkwi w detalach. A teraz odrobina koloru. Widzicie, jak inne linie nadają dynamiki? Wygląda jak prawdziwa. Całkiem, całkiem. Na pewno wygram. Chyba powinnam jej pomóc. Do sukienki jak znalazł, cała masa brokatu. Wow, ale pięknie. Teraz życzenie.
Czekaj, mam uczulenie. Aha, psik! Koniec! Śmiało, Jennifer. Prawda, że ładna? Bardzo ładna. A moja? Prawdziwe dzieło wizjonerki. A? Wow, błyszczy się. Żartujesz sobie? No, sama jestem pod wrażeniem. Możesz wziąć. Sztuka też łączy ludzi. No dobrze, zaczynajmy. Ach, sorki, ty pierwsza oczywiście. Naciśnijmy go razem. Zobaczmy, jaka będzie kategoria. O, wesoła emotka. Serio? Jest! Mogę użyć jednej ręki, a ty nie możesz używać żadnej. Ha? Przekonajmy się, co nam tu wyczarują. Zapowiada się brudna robota. Wiesz co, Sky? Może lepiej załóżmy do tego fartuchy? Okej, teraz możemy zaczynać. Może uda mi się poruszyć kołem i zmienić tę kategorię. No dalej, dalej, proszę. Ojej, udało się. Nie wierzę. A więc lody. Dobrze, mam już głowę. Teraz pora na oczy. Dodamy mu też brwi. Teraz pora na niebieski. Zrobię mu łezki i wypełnię je całe tym kolorem. Wygląda chyba okej. Oby tylko starczyło mi ciasta. Teraz czerwony. Wyciskamy. Muszę nim trafić koło niebieskiego. Chyba nie jest źle, powiedzmy. To teraz żółty. Co to za emotka bez żółtego? Wystarczy wypełnić całość tym kolorem. Tak, żeby nie zostawić żadnej luki. Jeszcze chwileczkę. I już. Obracamy. O, wow! Wyszło naprawdę super! O nie! Coś mnie swędzi w nosie. Niedobrze. A psik! O nie! Nakrętka odpadła. Ach, co za bałagan. O, no, nie zazdroszczę, Sky. Ale pech. Nieważne. Przynajmniej już koniec tej durnej kategorii. Nie poddawaj się. Może coś jeszcze z tego będzie. Daj, pomogę. Wystarczy przewrócić. Gorzej już być nie może. O, widzisz? Lepiej, co nie? No pewnie. Ta, dzięki. Rany? Ale się naburmuszyła. Hej, zobacz, co mi się udało zrobić. Ładnie, nie? Okej, wciskam przycisk. Ciekawe, co wypadnie. O, drzewo! Tego się nie spodziewałam. Zaraz, znowu nie mogę używać rąk? Co Fortuna przyniesie tym razem? O, atrament i słomka. No dobra, do roboty. Pora się wykazać mojej łokietki. Super, a teraz otwieramy. Tak, świetnie. Dobrze, że słomki są do użytku ustnego. Okej, chyba muszę jakoś tym nabrać tuszu. Działa! Co ja niby mam zrobić z tą słomką? O nie! Nie pij tego! Stój! To nie jest kola! Co? Myślałam, że chcesz to wypić. Tylko tak mogę coś narysować bez rąk. Rozdmucham tę plamę tuszu w taki sposób, żebym mogła narysować kształt. Wow! Wygląda znakomicie! Nie wiedziałam, że można tak ładnie rysować za pomocą słomki w ustach. Ach, czemu nie działa? Może powinnam mocniej dmuchać. Dalej! No, wylatuj, głupi tuszu! Uff! Chwila, co ja mam na twarzy? Ach, totalnie się upaćkałam! A jej, co się stało? Ale plama. Czekaj! Co znowu? Patrz, mam tu różową farbę. Wycisnę jej tutaj trochę i jeszcze drugi kolor. Okej, baza gotowa. Potrzebuję jeszcze patyczka z wacikiem. Zamoczę go w jednym kolorze, a teraz patrz, pomaluję gałęzie twojego drzewa. Widzisz? Wygląda jak kwitnące pąki. Zupełnie jak wiosną. Świetnie to się razem komponuje, prawda? Wow, faktycznie. Moje drzewko nabrało pięknych kolorów. Fajnie, że zrobiłyśmy to wspólnie. To prawda, jest śliczne. Teraz ja kręcę kołem.
Co? Niech będzie. Tylko zrób to jak trzeba. Pies! To nie powinno być trudne. Chcesz mnie nastraszyć czy coś? Zaraz ci pokażę. Okej, pies. Od czego by tu zacząć? Dobrze, że jestem miłośniczką zwierząt. Zacznę od kółka. A teraz... Co dalej? Co ona tam bazgrze? To ma być pies? Już wiem! Zacznę od mniejszych kółek. Tyle wystarczy. Teraz pół kola. Dodam nos i oczy i parę szczegółów. Jeszcze ogon! Proszę, jaki słodki piesiu! Urocze, prawda? Jak to zrobiłaś? Całkiem sprytnie. A jak pani idzie? No wiesz, sztuka jest formą subiektywną. Jak zmrużysz oczy, to prawie wygląda jak pies. Ciężka runda, co? Zobaczmy, kto ją wygrał. Wow, ale się cieszę! Dostanę w nagrodę pieska? Takiego milusiego, futrzastego. Co jest? Tylko tyle? Ładne, ale wolałabym prawdziwego. Ja go wezmę? Proszę się nie krępować.